Witam w Szkole Sobotniej Hope Channel, poświęconej dogłębnemu interakcyjnemu studium Słowa Bożego. Dziś rozpoczynamy cykl rozważań pod tytułem Przesłanie listu do Hebrajczyków. Temat zajęć, list do Hebrajczyków i do nas. Cieszę się, że jesteście z nami. Witam również zespół studiów. Niektóre osoby są z nami od dawna, inne dopiero do nas dołączają. Witam was wszystkich serdecznie. Są z nami również zdalni uczestnicy studium. Glenny z Florydy, Rodney z Kanady, brakowało nam ciebie, i Jonathan z Maryland. Cieszymy się, że współtworzycie nasz zespół. Bez względu na to, gdzie nas oglądacie, cieszymy się, że należycie do naszej szkolnej rodziny. Módlmy się, aby Bóg był uwielbiony podczas studium Jego Słowa. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za Szkołę Sobotnią Hope Channel, za nasz zespół i za widzów naszego programu na całym świecie. Oby Duch Święty prowadził nas podczas studium natchnionego świadectwa skierowanego do Hebrajczyków. Ten list jest również dla nas. Dziękujemy Ci w imieniu Jezusa. Amen. Zacznijmy od pytania. W niektórych księgach biblijnych podani są ich autorzy. Wiele listów zaczyna się słowami Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z woli Boga. W Biblii Króla Jakuba czytamy list apostoła Pawła do Hebrajczyków. Ale wczesne manuskrypty mówią tylko do Hebrajczyków. Jak się wam wydaje, dlaczego większość chrześcijańskich biblistów uważa, że list do Hebrajczyków został napisany przez apostoła Pawła? Albo inne pytanie, dlaczego nie rozpoczął tego listu słowami Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa do swoich hebrajskich braci i sióstr? Jason? Praktycznie wszystkie swoje listy apostoł kierował do jednostek albo do grup związanych z określonym miastem lub regionem geograficznym. Być może tu się nie przedstawił, bo przesłanie kierował do bardziej uniwersalnej, szerszej grupy. Czy mimo wszystko nie mógł się przedstawić? A może w jego przeszłości, nawet po nawróceniu, było coś, co skłoniło go do następującej decyzji? Przekażę im tylko prawdę o Jezusie. Nie będę podawał swojego imienia. Travis? Paweł był Żydem, więc pisał do swoich braci i sióstr. Wiedzieli, kim był, więc nie było potrzeby, żeby się przedstawiał. Nisha? Wspomniałeś o jego przeszłości. Paweł nie miał się czym chwalić. Był prześladowcą, torturował ludzi. Być może wolał, żeby jego przeszłość pozostała w cieniu i dlatego skupił się tylko na przesłaniu od Boga. Tak, a dodatkowo od czasu, gdy został uczniem Jezusa, był prześladowany przez przywódców żydowskich. Być może wolał nie przywoływać tych wszystkich skojarzeń, zarówno sprzed nawrócenia, jak i po nawróceniu. Niejako mówi, pozwólcie, że przedstawię wam tylko prawdę o Jezusie. Najważniejsze jest to, że całe Pismo jest natchnione przez Boga. O autorstwo tej księgi zapytamy w Królestwie Bożym. Jednak większość biblistów uważa, o tym darze mówi choćby drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Jakie inne dary Ducha Świętego zostały wtedy udzielone? Sabina? Już na samym początku apostołowie uzdrowili chromego. Piotr i Jan udali się do świątyni. Zobaczyli tam chromego i powiedzieli w imieniu Jezusa Chrystusa, chodź. Potem ludzie wysłuchali kazania Piotra. Gladys? Niektórzy ludzie zostali uwolnieni od demonów. Dzieje apostolskie, rozdział 16. Apostołowie wypędzili z dziewczyny ducha wieszczego i przez to znaleźli się w więzieniu. Jonathan, jakieś inne znaki i cuda towarzyszące głoszeniu Ewangelii? Dar uzdrawiania, dar nauczania i różne inne dary służące wzmacnianiu Kościoła i ukazujące moc Bożą.
Gdy głoszona jest Ewangelia, znaki i cuda nie są nieistotne, ale nie są też celem samym w sobie. Spójrzmy teraz pod tym kątem na własne życie. Jak list do Hebrajczyków odnosi się do nas? Niektórzy z was dorastali w chrześcijańskich domach, inni nie. Gdy podejmowaliście decyzję, by pójść za Jezusem, czy Bóg dokonał jakichś szczególnych rzeczy, aby potwierdzić, że jesteście na ścieżce, którą dla was przygotował? Zwracam się też do naszych widzów. Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami, pisząc na adres podany na ekranie. Czego Bóg dokonał, aby potwierdzić, że jesteście na właściwej drodze? Sabino, widzę, że się uśmiechasz. Jest wiele rzeczy, które według mnie Bóg zaaranżował przez Ducha Świętego, żeby doprowadzić mnie do Jezusa. Jeszcze zanim poprosiłam Boga, żeby mi się objawił, pojawiło się w moim życiu wielu chrześcijan, którzy kierowali mnie do Biblii. Wcześniej zdarzało się to rzadko. Postrzegam to jako cudowne działanie Boga. Spotykałam ludzi w autobusach. Od niektórych dostałam Biblię. Był też pewien człowiek, który odwiedzał mojego ojca co dwa tygodnie. Coraz częściej odbywały się takie rozmowy. Tuż po podjęciu przeze mnie decyzji o podążaniu za Jezusem, miałam przemawiać w kościele podczas pewnego wydarzenia. Leżąc w łóżku, zastanawiałam się, skąd pochodzą słowa pieśni, którą mieliśmy wykonać z zespołem. Tego samego dnia moja koleżanka spotkała kogoś, kto poprosił ją, żeby odczytała pewien fragment Biblii. Ona myślała, że ten cytat ma być dla mnie, więc zadzwoniła do mnie i podała mi odsyłacz. Okazało się, że właśnie na podstawie tego fragmentu napisano słowa pieśni, o której myślałam. Mogłabym przytoczyć wiele przykładów, ale to były pierwsze wydarzenia w mojej duchowej podróży, które określiłabym jako nadprzyrodzone. Poruszyło mnie to, o czym powiedziała Sabina, bo przecież to nie musi być ogień zstępujący z nieba lub cudowne uzdrowienie, choć i to się zdarza. W twoim przypadku Bóg posłużył się ludźmi, żeby objawić ci prawdę. John? Pochodzę z Indii, gdzie panuje politeizm. Gdy myślałem o znakach i cudach prowadzących do przyjęcia Chrystusa, przypomniała mi się historia rodziców mojego kolegi, którzy nie byli chrześcijanami. Mama mojego kolegi poważnie zachorowała i była bliska śmierci. Nie byli wtedy chrześcijanami, ale jego ojciec na studiach otrzymał od kogoś Biblię, którą miał w swojej bibliotece. Gdy jego żona zachorowała, jej rodzice zabierali ją do różnych lekarzy. Ale ci nie byli w stanie jej pomóc. Kazali zabrać ją do domu i tam miała umrzeć. Wtedy ojciec mojego kolegi zaczął modlić się do Boga, którego nie znał. Zaczął czytać Biblię i powoływał się na biblijne obietnice. W tym czasie mama mojego kolegi nie była w domu z mężem, tylko u swoich rodziców. Gdy jego ojciec zaczął to wszystko robić, zaczęło się też uzdrowienie jego mamy, która żyje do dziś. Uśmiechasz się, kończąc tę historię. Ci ludzie uchwycili się odrobiny prawdy, którą posiadali. I wtedy Bóg działał w ich życiu. Przedmiotem naszego studium będzie list do Hebrajczyków, ale jak widać, Bóg także w naszych czasach działa w nadprzyrodzony sposób. To zwraca naszą uwagę i to jest dla nas ważne. Hebrajczycy zaczęli chrześcijańskie życie. I co dalej? Gladys, list do Hebrajczyków, rozdział 10, od wiersza 32 do 34. To nas nie powinno dziwić, bo gdy Jezus rozpoczął swoją ziemską posługę, szatan od razu przypuścił atak. Zobaczmy, co się działo z chrześcijanami pochodzenia hebrajskiego. Czytam z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Przypomnijcie sobie dawne dni, kiedy to po oświeceniu znosiliście wielkie zmagania z cierpieniem. Czy to, gdy byliście publicznie wystawieni na pośmiewisko i prześladowania, czy też gdy staliście się uczestnikami w cierpieniach tych, z którymi się tak obchodzono?
Cierpieliście bowiem ze mną w moich więzach i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że macie w sobie lepszą i trwałą majętność w niebie. I jeszcze list do Hebrajczyków, rozdział 13, wiersz 3. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni, o uciskanych jako ci, którzy też jesteście w ciele. Wielu z nich rzeczywiście cierpiało. Co się z nimi działo, gdy zostali uczniami Jezusa? Byli więzieni, bici, niektórzy stracili życie. Wielu z nich straciło dobytek. Rodney? Niektórzy zostali ukamienowani, jak na przykład Szczepan. Odczytajmy teraz przepowiednię Jezusa, a później wrócimy do faktycznych wydarzeń. Jezus przepowiadał, co się będzie działo. Travis, Ewangelia Jana, rozdział 15, od wiersza 18 do 21. A później Jason, rozdział 16, wiersz 2 i 3. Jezus przepowiadał, że Jego naśladowcy będą cierpieć. Travis? Czytam z Biblii Warszawskiej. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego, że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad Pana swego. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowali, i wasze zachowywać będą. A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. Jason, rozdział 16, wiersz 2 i 3. Czytam z Biblii Zaręby. Będą was wyłączać z synagog. Nadchodzi nawet godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie przekonany, że przez to służy Bogu. A będą to czynić, gdyż nie poznali Ojca, ani mnie. Czy przepowiednie Jezusa się sprawdziły? Tak. Czy moglibyście podać konkretne przykłady takich doświadczeń? Sabina? Wspomnieliśmy o apostole Piotrze i o pierwszych cudach. Już na samym początku misji Piotr i Jan zostali wtrąceni do więzienia. Glenn, jakieś inne przykłady spełnienia się w życiu pierwszych chrześcijan przepowiedni Jezusa, które mówiły o prześladowaniach, nienawiści i cierpieniach? Również Paweł i Sylas zostali wtrąceni do więzienia. Ale pomimo tych okoliczności dalej wielbili Boga. Doskonały przykład. Kiedyś jeszcze pochylimy się nad tą historią. Ale czy pamiętacie, dlaczego oni znaleźli się w więzieniu? Bo wypędzili demona, który sprawował kontrolę nad pewną dziewczyną. Jak to zrobili? W imieniu Jezusa. Jezus mówi, świat was znienawidzi za to, że będziecie czynić to, co ja czyniłem. Zobaczmy, co w tej kwestii miał do powiedzenia apostoł Piotr. Czy my też możemy cierpieć jako naśladowcy Jezusa? Piotr ma dla nas pewną radę. Rodney, pierwszy list Piotra, rozdział 4, od wiersza 14 do 16. Jak zaznaczyła Sabina, Piotr pisze o tym, czego sam doświadczył. Apostoł kilkakrotnie był w więzieniu. Pierwszy list Piotra, rozdział 4, od wiersza 14 do 16. Czytam z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Jeśli was znieważają z powodu imienia Chrystusa, błogosławieni jesteście, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was, który przez nich jest bluźniony, ale przez was jest uwielbiony. Nikt z was niech nie cierpi jednak jako morderca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Lecz jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi. Niech raczej chwali Boga z tego powodu.
Gdybyśmy mieli podsumować te wersety jednym zdaniem, to powiedzielibyśmy, jeśli masz cierpieć prześladowanie, to niech to będzie prześladowanie z powodu dobra. Bo jeśli zrobisz coś złego i przez to cierpisz, to jest to naturalna, logiczna konsekwencja. Ale jeśli robisz to, o co prosi cię Jezus i cierpisz, czyż Jezus o tym nie mówił? Wróćmy do kazania na górze z 5 rozdziału Ewangelii Mateusza. Jezus mówił nie tylko o tym, że będziemy cierpieć dla Jego imienia, ale również o tym, jak powinniśmy reagować na to cierpienie. Glenny, Ewangelia Mateusza, rozdział 5, wersety od 10 do 12. Czytam z Biblii Warszawskiej. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wcześniej Glenny wspomniała o apostołach, którzy cierpieli dla imienia Chrystusa i radowali się, znosząc to cierpienie. Nisza, czy pamiętasz tę historię? Paweł i Sylas zostali wtrąceni do więzienia, ale zamiast użalać się nad sobą, modlili się i śpiewali. Stróż więzienny był poruszony. Bóg dokonał tam cudu. Ich zachowanie było czymś nadzwyczajnym, bo przecież nie cieszymy się, gdy dotyka nas cierpienie. Przed zakuciem w dyby apostołowie zostali wychłostani. Z ludzkiego punktu widzenia to nie było normalne, ale Jezus powiedział, abyśmy radowali się, znosząc prześladowanie. Postarajcie się teraz przypomnieć sobie postacie z Pism Hebrajskich i z Nowego Testamentu, które cierpiały dlatego, że były wierne Bogu. To samo będzie działo się w czasach końca. Ale teraz chodzi mi o postacie biblijne, o ludzi, którzy cierpieli, bo byli wierni Bogu. John, Szadrach, Meszach i Abednego zostali wrzuceni do pieca ognistego, gdy nie oddali pokłonu złotemu posągowi. Bóg dokonał wtedy cudu. Pojawiła się czwarta postać. Sabino, kto przychodzi ci na myśl? Prorok Eliasz, który wezwał na górę Karmel proroków Baala i samego króla. Gdzie tu dostrzegasz jego cierpienie? Prześladowano go za to, że mówił prawdę, chciano go zabić. Tak, polowali na niego przez 3,5 roku. On również doświadczył cierpienia. Jonathan? Prorok Jeremiasz też wiele przeszedł. Prześladowano go za głoszenie przesłania od Boga. Wrzucono go do śmierdzącej cysterny, ale ujął się za nim cudzoziemiec i proroka z niej wyciągnięto. Rodney? Ewangelista Jan został zesłany na wyspę Patmos, ale chwała Bogu, otrzymał od Boga widzenie, na podstawie którego napisał Apokalipsę. Zauważyliście, że nie jest nam trudno znaleźć ludzi, którzy cierpieli za wierność Bogu? Nie powinno nas to dziwić, bo Jezus to przepowiedział. Nisza? Prześladowano również Jana Chrzciciela, został ścięty, był spokrewniony z Jezusem. Dlaczego Jana ścięto? W jakich okolicznościach to się stało? Nie była to kara za zdradę, za morderstwo albo za kradzież. Dlaczego został ścięty? Jan wytknął królowi niestosowne relacje z żoną jego brata. Heroda łączył z nią cudzołożny związek. Herod Antypas bał się zabić Jana, bo wiedział, że jest prorokiem. Ale szatan posłużył się kimś innym, to znaczy córką tej cudzołożnej kobiety. Córka tańczyła na urodzinowej uczcie Heroda i też mu się spodobała. Jan Chrzciciel mógł powiedzieć, to nie jest w porządku.
Żyją dla Boga, oddają Mu cześć. Jestem wiernym Bogu głosem wołającego na pustyni. Zawsze mówiłem, On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. To nie jest fair. Co byście na to powiedzieli, Travis? Między innymi z kazania na górze wynika, że głoszenie Słowa Bożego, głoszenie dobrej nowiny, nieuchronnie prowadzi do jakiejś formy prześladowania. Ale Jezus mówi, radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Naszą nagrodą jest Jezus. Będziemy z Nim przebywać i rozmawiać twarzą w twarz. Cierpiąc prześladowanie, pamiętajmy, że Jezus też cierpiał. Mówi o tym list do Hebrajczyków. Możemy się radować, bo pewnego dnia będziemy razem z Nim. Przypomniał mi się jeszcze jeden werset. Glennie, list do Hebrajczyków, rozdział 12, wiersz 3. Cytując kazanie na górze, Travis podkreślił, że możemy się radować, bo obfita jest nasza zapłata w niebie. Powiedział też, kto jest naszą nagrodą. Glennie, list do Hebrajczyków, rozdział 12, wiersz 3. Czytam z Biblii Tysiąclecia. Zastanawiajcie się więc nad tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali złamani na duchu. Jezus cierpiał. Werset drugi mówi, ze względu na czekającą Go radość wycierpiał krzyż. Kto jest tą czekającą Go radością? My nią jesteśmy, bo będziemy z Nim w Jego wiecznym królestwie. Jonathan? Kilka tygodni temu czytałem drugi rozdział listu do Hebrajczyków, który też o tym mówi. Rozdział drugi, wersety 10 i 11. Odszukajmy ten cytat. List do Hebrajczyków, rozdział 2, wersety 10 i 11. Czytam z Biblii Warszawskiej. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia, uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Należymy do rodziny, bo znosimy to, czego doświadczał nasz Zbawiciel. On cierpiał, a my idziemy tą samą ścieżką. To jeden z czynników stanowiących o naszej przynależności do samej rodziny. To krzepiąca i piękna myśl. Nasz Zbawiciel mówi, siostra Nysia, brat John, siostra Gladys, jedno z kolejnych rozważań nosi tytuł Jezus nasz brat, bo również o tym mówi list do Hebrajczyków. Rodney? Mnie na duchu podnoszą słowa z Ewangelii Mateusza, rozdział 5, wiersz 10. Już przytoczyliśmy ten tekst, ale możesz go odczytać jeszcze raz. Czytam z Biblii Romaniuka. Błogosławieni, którzy znoszą prześladowania dla sprawiedliwości. Do nich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Amen. Amen i szeroki uśmiech. Za chwilę będziecie mogli podzielić się przykładami ze swojego życia. Ale chcę podkreślić, że gdy coś takiego nas dotyka, niełatwo jest powiedzieć Alleluja. Czy przypominacie sobie taki moment albo okres w swoim życiu, już po przyjęciu Jezusa, kiedy spotkaliście się z szykanami? Jeśli któryś z naszych widzów chciałby podzielić się takim świadectwem, to można skorzystać z adresu podanego na ekranie. Może byliście szykanowani przez własną rodzinę, przez poprzednią rodzinę kościelną, albo przez pracodawcę. Podzielcie się swoim świadectwem. Prześladowanie dla sprawiedliwości, czyli tylko dlatego, że robimy to, o co prosi nas Jezus, nie powinno nas dziwić. Travis, czy przypominasz sobie takie chwile, kiedy spotykałeś się z szykanami, dlatego że byłeś wierny Jezusowi, bez względu na cenę?
Trzeba pamiętać, że prześladowanie nie zawsze przybiera formę przemocy fizycznej. Gdy oddajesz serce Jezusowi, szatan stara się osaczyć cię pokusami. Często to właśnie one są formą prześladowania. Tak było w przypadku Jezusa tuż po jego chrzcie. Pokusy to też prześladowanie. Apostoł Paweł pisał o wytrwałości w biegu. Ja najbardziej cierpię z powodu utraty przyjaciół. Miałem mnóstwo znajomych. Później zadawałem sobie pytanie, gdzie oni się podzieli? Bardzo często spotykaliśmy się i robiliśmy wiele różnych rzeczy. Gdy oddałem serce Jezusowi, wszyscy zniknęli. Trudno mi się było z tym pogodzić. Czy ktoś z was miał podobne przeżycie? Co się tak naprawdę stało? Pamiętacie, jak Jezus powiedział Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie. Jezus nie uważał Piotra za szatana, tylko w tej sytuacji szatan posługiwał się apostołem. Wierzę, że większość twoich znajomych to nie byli źli ludzie, ale szatan posłużył się ich postawą, żeby złamać twojego ducha. Sabina? Do kościoła przyłączyłam się jako nastolatka. Miałam 15 lat. Bardzo bliska mi osoba była przeciwna mojej decyzji. W dzień i w nocy mówiła rzeczy, które sprawiały mi przykrość. Zdarzały się też niespodzianki podczas nabożeństw. Kilka razy przyszła do mojego kościoła, żeby mnie stamtąd wyciągnąć siłą. Niektórzy kwestionowali moją motywację. Jedna z koleżanek powiedziała mi, że chodzę do kościoła, żeby znaleźć chłopaka. To była bzdura, bo wtedy nie miałam i nie szukałam chłopaka. W moim przypadku nie były to prześladowania, które mogły zakończyć się śmiercią. Nie porównuję się z osobami, które żyją tam, gdzie w ogóle nie ma wolności religijnej, ale te doświadczenia były dla mnie bardzo bolesne. Gdy postanowiłam studiować teologię, też pojawiły się osoby, które wielokrotnie sprzeciwiały się moim decyzjom, podjętym zgodnie z wolą Bożą. Nisha, mam do ciebie pytanie. Wychowywałaś się w chrześcijańskiej rodzinie. Ktoś może sobie pomyśleć, chrześcijański dom, modlący się rodzice. Czy na ciebie też ktoś wywierał presję, żebyś nie oddała w pełni swojego życia Jezusowi? Moi rodzice są wspaniali. Dorastałam w chrześcijańskim domu, ale chociaż uczyłam się o Bogu, to jednak Go nie znałam. Pewnie tak jak większość z nas, w końcu zaczęłam zastanawiać się, czy Bóg istnieje. Miałam taki okres w swoim życiu. Dziękuję Bogu za siostrę, która jest Mu oddana od najmłodszych lat. Prawdę mówiąc, to ja ją prześladowałam swoimi pytaniami. Zadręczałam ją nimi, bo nie wierzyłam. Uważałam, że chrześcijanie sobie to wszystko wymyślili, żeby przejść przez życie z lepszym samopoczuciem. Więc zasypywałam swoją siostrę pytaniami. Moja siostra nie należy do najbardziej cierpliwych osób, ale Duch Święty działał na nią, darząc ją cierpliwością i odpowiedziami z Biblii. Nie od razu uwierzyłam w Boga, ale to, co mówiła siostra, sprawiło, że przynajmniej nie wykluczałam możliwości Jego istnienia. Moment przełomowy nastąpił, gdy wszystko, czego pragnęłam i na co liczyłam, przestało istnieć. Wzniosłam wtedy ręce ku niebu i powiedziałam, jeśli tam jesteś, przejmij kontrolę nad moim życiem. I Bóg to zrobił. Amen. Sabina postąpiła podobnie, mając 15 lat. Nisha, co było potem? Bóg otworzył przede mną wszystkie drzwi, które wcześniej były zamknięte. Mówiliśmy o znakach i cudach.
Trudno mi opisać opatrznościowe działanie Boga, ale Bóg otworzył na oścież wszystkie drzwi, które sama zamknęłam lub zamknął ktoś inny. Posady, staże, szkoły. Wyglądało to tak, jakby ktoś chwycił mnie za kołnierz i przepychał przez kolejne drzwi. To wszystko miało podwójny cel. Po pierwsze, coraz lepiej poznawałam Boga, a po drugie, Bóg zawsze kierował mnie do ludzi, którym miałam o Nim opowiadać. I ta historia wciąż trwa. Co sobie myśleliście, słysząc świadectwo Niszy? Wygląda na to, że to bardziej Nisza prześladowała swoją siostrę, która życzliwie odpowiadała na jej pytania. Jednak w końcu miałaś swego rodzaju doświadczenie w drodze do Damaszku. Oto czego Bóg dokonuje. Jonathan, co sobie pomyślałeś, słysząc to świadectwo? Jest ono budujące. Bóg działa w bardzo różnych sytuacjach. Może nam się wydawać, że mamy łatwe życie, bo w naszym kraju nie jesteśmy prześladowani. Ale szatan to realna istota i wykorzystuje nasze skryte słabości. Mógłbym je wymienić, ale raczej nie w telewizji. Szatan chwyta nas tam, gdzie nas najbardziej boli, żeby skłonić nas do kompromisu, do wyrzeczenia się wiary w Boga. Prześladowanie jest czymś realnym, nasze oddanie Bogu jest poddawane próbie. To nas prowadzi do ostatniej części studium. Chodzi o apel. Idźmy naprzód razem, dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzimy, że się Dzień Pański przybliża. Jason, list do Hebrajczyków, rozdział 2, wiersz 1. Czytam z Biblii Zaręby. Dlatego powinniśmy w większym jeszcze stopniu stosować się do tego, co usłyszeliśmy, aby nas czasem nie zniosło na bezdroża. Niektórzy uważają, że jeśli raz opowiesz się za Jezusem, to już się od Niego nie odwrócisz. Czy można to zrobić? Właśnie przeczytaliśmy, że tak, więc bądźmy uważni. W innym miejscu Paweł napisał, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Sabina, list do Hebrajczyków, rozdział 3, od wiersza 12 do 14. Czytam z Biblii Warszawskiej. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy czytałaś o oszustwie grzechu, pomyślałem o tym, co powiedział Jonathan. Nasz przeciwnik stara się nas usiedlić w najbardziej niespodziewanym momencie. Jeszcze rozdział 10. Glenn, list do Hebrajczyków, rozdział 10, od wiersza 19 do 25. Znajdziemy tu słynny apel. Rozdział 10, od wiersza 19 do 25. Czytam z Biblii Warszawskiej. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest poprzez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Jako dziecko często słyszałem, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń waszych. Ale nie poznałem całego kontekstu i myślałem, że chodzi tylko o chodzenie do kościoła. Oczywiście uczęszczanie do kościoła i wspólne studium Biblii jest dobre, ale dlaczego nie powinniśmy opuszczać wspólnych zgromadzeń? John?
Powinniśmy uczestniczyć we wspólnych zebraniach, żeby dodawać sobie otuchy. Starsze przekłady mówią o napominaniu. Co to znaczy? Czasami nie zauważamy wad swojego charakteru, ale nasi przyjaciele zwracają nam na nie uwagę. Z początku jest to bolesne, ale tak naprawdę robią to dla naszego dobra. To jest napominanie. Zwróciłeś uwagę na ważną rzecz. Jeśli jesteś nieznajomym, to nie masz prawa nikogo napominać. Napominać może cię przyjaciel. Jeśli wiem, że Gladys bardzo mnie lubi, ale mówi, że zachowuję się nieco wyniośle, to nie jest to miłe, ale wiem, że nie chodzi jej o to, żeby mnie pognębić. Jest moją przyjaciółką i modli się za mnie. Napominanie to szczera i żarliwa zachęta. Co jeszcze może się dziać podczas tych wspólnych zebrań? Jason? Wiersz 24 mówi o pobudzaniu się do miłości i dobrych uczynków. Możemy wspierać się w byciu lepszymi i w czynieniu dobra. Jak w praktyce wygląda pobudzanie się do miłości? Jezus powiedział, po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie, pełną poświęcenia miłość agape. Jak pobudza się do takiej miłości? Gladys? Jeśli spędzasz z kimś czas, to poznajesz potrzeby tej osoby i możesz je zaspokoić. Albo też obmyślić plan, jak pomóc osobie potrzebującej, która należy do Bożej rodziny. Bo miłość to nie tylko czułe słówka, ale działanie. To czyny motywowane miłością. Sabina? Powinniśmy kochać bliźnich. Powinniśmy nawiązywać przyjaźnie. Zauważamy to przy postępującej izolacji. Pobudzanie się do miłości ma przejawiać się nie tylko w służbie na rzecz potrzebujących, ale po prostu w poznawaniu drugiego człowieka. Tak jak Bóg chce, żebyśmy poznawali Jego. Chodzi o pielęgnowanie więzi. Porozmawiajmy zatem o wspólnocie. Dlaczego wspólnota wiary jest tak ważna? Szczególnie w obliczu szatańskich ataków, które przybierają na sile. Przeciwnik wie, że czasu ma niewiele. Dlaczego nie mogę powiedzieć, kocham Jezusa i będę siedział sobie sam? Będę starał się trzymać Jezusa, aż zabierze mnie do domu. Nisha? Prześladowania na pewno nadejdą. Możemy próbować żyć w swojej bańce, ale szatan wie, jak nas zaatakować, jeśli nasz wzrok nie jest skupiony na Bogu. Gdy zaczynam narzekać, gdy skupiam się na problemach, moje najbliższe przyjaciółki wiedzą, jak mi pomóc. Od razu szukają obietnic w Biblii. Nie odpowiadają mi własnymi słowami, ale kierują moją uwagę na obietnicę. Przypominają mi, na kim mogę polegać, kto mnie odkupił i kto jest potężniejszy od kogokolwiek, kto może mnie prześladować. Niektóre z moich najbliższych przyjaciółek potrafią w ten sposób skierować mój wzrok z powrotem na Chrystusa. Wróćmy do apostoła Piotra, który znalazł się w więzieniu. Pamiętacie? Strzegły go cztery czwórki żołnierzy. W pewnym momencie obudził go anioł i łańcuchy opadły z jego rąk. Piotr był tam sam, ale nie był osamotniony. Pamiętacie, co się wtedy działo? 12 rozdział Dziejów Apostolskich. Piotr nie był osamotniony. Gladys? Modlili się za niego współwierzący. Zgromadzeni w domu matki Jana Marka. Modlili się za niego, gdy był w więzieniu. Niezwykła historia. Gdy Piotr uciekł z więzienia i w końcu do nich dotarł, trudno im było w to uwierzyć. Boże, modliliśmy się w imieniu Jezusa. Czy ty naprawdę to zrobiłeś? W podsumowaniu opowiedzcie o tym, jak Bóg dał wam możliwość towarzyszenia komuś, kto cierpiał prześladowanie, bo był naśladowcą Jezusa. Towarzyszyliście tej osobie i zapewniliście jej wsparcie. Jeśli Bóg dał wam taką sposobność, wy też możecie podzielić się swoimi przeżyciami, pisząc na nasz adres.
Byliście wsparciem dla osoby prześladowanej. Jeśli nie możecie przypomnieć sobie takiej sytuacji, to znaczy, że nikt nie był prześladowany, albo że jesteście nieświadomi ataków, jakie przeżywają inni ludzie. Gladys? Minionego lata pomagałam w jednym z kościołów. Po kazaniu, które wygłosiłam, podeszła do mnie kobieta i opowiedziała mi, jak jest prześladowana we własnym domu przez swojego męża. Odebrałam to bardzo osobiście. Czułam się tak, jakby Bóg mi powiedział, powinnaś podzielić się z nią swoim doświadczeniem. Bądź z nią i pokieruj ją na drogę, którą prowadziłem ciebie. Przez kilka kolejnych tygodni spotykałyśmy się, modliłyśmy się, odwiedzałam ją, podnosiłam na duchu. Teraz korespondujemy mailowo. To niesamowite, jak Bóg ją prowadzi. Nisha mówiła o obietnicach biblijnych. Bóg przywodzi mi na myśl teksty ze Słowa Bożego, którymi mogę się z nią dzielić. Dzięki temu jest w stanie przetrwać udrękę kolejnej nocy w domu. Bóg daje jej wybawienie. Bóg posyłał do Sabiny ludzi, którzy kierowali ją na właściwą drogę, a przez Gladys podnosi na duchu kogoś innego. Jakiś inny przykład? Travis, mój sąsiad ma na imię Anthony, ma 26 lat i jest zafascynowany Jezusem. Czyni kolejne kroki w swoich relacjach ze Zbawicielem, niesie swój krzyż, a szatan bez przerwy go atakuje. W jego mieszkaniu dzieją się dziwne rzeczy, które wcześniej nie miały miejsca. Odwiedziłem go, żeby się z nim modlić. Modliliśmy się w imieniu Jezusa, żeby otoczył to miejsce swoją ochroną. I Bóg to zrobił. Te zmagania utwierdziły go w przekonaniu, że jest z nim Duch Święty, bo nienawróceni ludzie nie mają problemów ze swoimi grzechami. Bóg błogosławi nam we wzajemnym wspieraniu się, bo Anthony modli się również za mnie. Znaleźć 26-latka, który chce iść za Jezusem, to coś niezwykłego. Raczej nie wychowywał się w otoczeniu chrześcijańskim, ale podjął decyzję. I Bóg skierował cię do tego człowieka, gdy on cierpiał. Możesz nie siedzieć w więzieniu, możesz nie być chłostany rózgami, ale szatańskie ataki są bardzo realne. Czy w waszym otoczeniu jest ktoś, kto potrzebuje słowa pokrzepienia, bo cierpi tylko dlatego, że jest wierny Jezusowi? Cierpi, bo pragnie czcić Boga. Bóg może sprawić, że będziecie pokrzepieniem dla tej osoby. A jeśli sami cierpicie, to wiecie, do kogo biec. Do Jezusa, sprawcy i dokończyciela wiary. Módlmy się. Ojcze w niebie, czujemy, że list do Hebrajczyków jest skierowany również do nas. Obyśmy czerpali otuchę z tego, że w kwestii naszego zbawienia poza Jezusem nie potrzebujemy nikogo i niczego innego. Obyśmy jako chrześcijanie kroczyli naprzód razem, podnosząc się na duchu i modląc się za siebie nawzajem. Dziękuję Ci w imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję wam za wspólne zajęcia. Idźcie i bądźcie błogosławieństwem dla bliźnich. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Piotr Lazar. Dźwięki montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski. Prowadzi nas.
Jesteśmy. Cieszę się, że możemy rozpocząć drugą część naszego nabożeństwa. Cieszę się, że są z nami internauci, bo mało brakowało, by was z nami nie było. Mało brakowało, byśmy my z wami nie byli. A to wszystko dzięki Bogu, bo nie widzieliście nas, kiedy wy nas nie widzieliście, tu się zwracam do internautów, kiedy wy nas nie widzieliście, to modliliśmy się, bo mieliśmy problem z transmisją. Ale Bóg jest wszechmogący. Wysłuchał nas, wysłuchał was. Jesteśmy. Jesteśmy wszyscy razem. Chwała niech będzie Panu. Wysłuchajmy ogłoszeń. Tu radość wielka, że jesteśmy razem. Ale ostatnio chyba co tydzień mamy też smutne wiadomości. Dziś niestety też zmarł nasz brat Tadeusz Staniucha. Pogrzeb w ostatnich miesiącach, pogrzeby ostatnio nie są zbyt szybko. Teraz też nie będzie zbyt szybko. Jeszcze zdążymy was prawdopodobnie za tydzień powiadomić o terminie pogrzebu brata Tadeusza Staniuchy. A w tym wszystkim jednak mamy za co dziękować Panu Bogu. Szabat przede wszystkim mamy. Tydzień minął kolejny, ale i na kalendarzach kolejny rok minął. Cieszę się, że tu jesteśmy. Cieszę się, że i wy jesteście. Życzę wam przede wszystkim w tym roku, w tym kolejnym roku, wiary, żeby wiara wasza była silna, żeby wiara nasza i moja była silna, żebyśmy trwali przy Bogu, bo jak będziemy trwali przy Bogu, to wszystko będzie dobrze. To będzie kolejny szczęśliwy rok. Dopóki Pan Jezus nie wróci, oczywiście, jak to zwykle powtarzamy, na to czekamy najbardziej. Ale tak jak powiedziałem, przy Bogu ten rok będzie szczęśliwy i takiej wiary wam życzę. Mamy też życzenia od przewodniczącego naszego kościoła, brata Jankowskiego. Obejrzyjmy film, wysłuchajmy tych życzeń. Drodzy w Chrystusie, wkroczyliśmy w kolejny 2022 rok. Przyszło nam żyć w dziwnych i trudnych czasach. Niektórzy z was z powodu pandemii chorowali, a nawet utracili bliskich. Przyczyniło się to również do braku społeczności, ograniczonego wspólnego wielbienia Boga, problemów finansowych oraz utraty jedności. Nieraz może nam się wydawać, że Bóg o nas zapomniał i nie troszczy się o nasze potrzeby. Jednak w tym trudnym czasie wciąż możemy odczuwać Bożą miłość, prowadzenie i opiekę. Bóg o nas nie zapomniał. On ciągle nas kocha i pragnie ratować. Nieraz posługuje się drugą osobą, aby okazać nam swoje zainteresowanie i troskę. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, w jaki sposób przeżyte doświadczenia mogą ubogacić moje życie duchowe i jednocześnie pomóc innym. W trudnych doświadczeniach często zapominamy, że są wokół nas ludzie, którzy też cierpią, ale nie posiadają nadziei, którą oferuje nam Chrystus. Oczywiście jest czas na smutek, żałobę, gniew, ale nie pozwólmy, żeby w naszej pamięci pozostały tylko te trudne doświadczenia, a nie świadomość ciągłego Bożego prowadzenia. Urodzony w rodzinie adwentystów, w której często mówiono i podkreślano bliskość przyjścia Pana Jezusa, nie sądziłem, że to oczekiwanie się tak wydłuży. Złożyło się na to wiele powodów. Jednym z nich jest potrzeba ogłoszenia Ewangelii całemu światu. Kolejny to brak naszej gotowości. Nasze charaktery są dalekie od wzorca, które przekazał nam Pan Jezus. Apostoł Paweł kieruje do nas następujący apel, abyśmy wyrzekli się bezbożności, światowych pożądliwości
i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Wielu chrześcijan koncentruje się tylko na pierwszym adwencie, ale to nie wystarcza, dlatego że drugi adwent będzie finalnym rozwiązaniem wszelkich naszych problemów, smutku, bólu i śmierci. Oczekując błogosławionej nadziei, objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego Pan Bóg powołał mnie i Ciebie do zwiastowania tej szczególnej prawdy. Pan przychodzi. Może zbyt długo żyliśmy tylko dla siebie, nie zwracając uwagi na to, że w ogrodzie naszego życia wyrosło wiele chwastów, które zadusiły szlachetne rośliny naszego charakteru. Pojawia się zazdrość, gniew, nieczystość. Nie rozwinął się najpiękniejszy kwiat, jakim jest miłość. Tak bardzo jej potrzebujemy. Potrzebują jej nasze rodziny, zbory, ojczyzna, a w szczególności ludzie, których spotykamy na naszej drodze życia. Jest to największy deficyt świata. Dzisiaj jest czas, aby udać się do Boga, który jest źródłem miłości i pragnie napełnić nią nasze serca. Jesteśmy świadkami niezwykle trudnej sytuacji na wschodniej granicy. Setki migrantów pragnie przedostać się do naszego kraju. Wśród nich są również kobiety, młodzież i dzieci. Za wszelką cenę pragną przekroczyć naszą granicę i udać się dalej na zachód. Polskie siły obronne robią wszystko ze swej strony, nieraz narażając swoje życie, pragnąc powstrzymać tę nielegalną migrację. Natomiast my, chrześcijanie, patrząc na tą całą sytuację, przeżywamy olbrzymi smutek i bezsilność. Z jednej strony widzimy, jak nasz rząd pragnie zagwarantować nam pokój i bezpieczeństwo. Z drugiej strony, gdy widzimy tych ludzi bezdomnych i zdeterminowanych do znalezienia rozwiązania swego położenia, te osoby z różnych przyczyn opuściły swój kraj. Wtedy pojawiają się pytania, w jaki sposób można im pomóc? Jak Pan Jezus by się zachował w takiej sytuacji? Czy możemy być obojętni na cierpienia innych? Przecież w przeszłości my, Polacy, również próbowaliśmy wyemigrować do różnych krajów i z reguły byliśmy przez nie przyjmowani. Sądzę, że powinniśmy połączyć się we wspólnych modlitwach w intencji migrantów oraz znalezienia rozwiązania tej sytuacji. Pomyśl, że wśród tych osób jest Twoja córka z małym dzieckiem lub Twój brat. Co Ty byś zrobił w takich okolicznościach? Dlatego jeszcze raz apeluję, żeby wspólną intencją naszych modlitw było szybkie, a jednocześnie pokojowe rozwiązanie tego humanitarnego problemu. Proponuję, żeby hasłem naszego życia były słowa „Żyję dla Boga i bliźnich”. W nowym roku życzę szczególnej społeczności z naszym kochanym Zbawicielem. Niech Jego obecność napełnia nas radością, nadzieją i pokojem. Niech nas chroni przed wszelkimi pokusami i niebezpieczeństwami. Jednocześnie pragnę podziękować Panu Bogu, że w tym niezwykle trudnym czasie jest z nami. Wspiera, ratuje i chroni. Panie Boże, przyjmij podziękowanie i uwielbienie z naszych serc. Tylko Tobie należy się wszelka chwała, szacunek i wdzięczność. Dziękujemy bratu za te życzenia. To były życzenia w formie nagrania przed kamerą. Ale dzięki Bogu są jeszcze wśród nas ludzie, którzy i w inny sposób przekazują życzenia. Otrzymaliśmy list pisany na maszynie do pisania. Wiecie już od kogo? Od brata Piotra Heruda, tak. Przeczytam ten list. Drodzy w Jezusie Chrystusie, siostry, bracia, młodzieży, przyjaciele, wierni Kościoła Adwentystów w Łodzi Widzew. Rozumiem, że i dotyczy on wszystkich, którzy obserwują naszą transmisję przed ekranami. Pokój zostawiam wam.
Mój pokój daję wam, nie tak jak daje świat. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. To cytat, to tekst z 14 rozdziału Ewangelii Jana. Pan Jezus, odchodząc do Ojca, pozostawił swojemu Kościołowi wiele obietnic. To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. To też tekst z Ewangelii Jana. Przyjdę znowu i wezmę was do siebie. Nie zostawię was sierotami. A z kolei cytat z Wielkiego Boju jest taki. W związku z Wielkim Dniem Pańskim obiecana została specjalna działalność Ducha Świętego. Całkowite jej spełnienie nastąpi podczas przejawów łaski Bożej w końcowym okresie ewangelizacji świata. Zesłanie Ducha Świętego jest największym ze wszystkich darów, jakie Jezus mógł zyskać u Ojca. Za pomocą Ducha Świętego nasze serca doznają oczyszczenia, a prawdziwi wyznawcy Boga wcielają się w Jego świętą istotę. Chrystus dał nam Ducha Świętego jako moc Bożą, która pomoże nam przezwyciężyć dziedziczne i nabyte złe skłonności, a także wspomoże Kościół w procesie przyoblekania Jego natury. To z kolei z życia Jezusa słowa. Duch Święty przygotuje Kościół do przetrwania w czasie wielkiego ucisku, jaki jest przed nami. Dlatego prawdziwa pobożność, która miała miejsce jedynie w Kościele Apostolskim, jest naszą najpilniejszą potrzebą. Ożywienia jej należy oczekiwać jedynie w odpowiedzi na szczere modlitwy. W Dziejach Apostolskich jest napisane: ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwach i prośbach z kobietami, a gdy oni się modlili, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. A to mnóstwo wierzących miało jedno serce i jedną duszę. Jedność Kościoła jest podstawą zesłania Ducha Świętego. Znów cytat z Ellen White. Zauważcie, że dopiero wtedy, gdy uczniowie doszli do doskonałej jedności, gdy przestali walczyć o najwyższe stanowiska, Duch Święty został na nich wylany. Byli jednomyślni. Wszelkie antagonizmy zostały usunięte. I znów cytat z Dziejów Apostolskich. A gdy przyszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy jednomyślnie byli na tym samym miejscu. Nagle powstał szum z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Bóg nie będzie zwlekał z zesłaniem Ducha Świętego na swój Kościół, jeżeli my wszyscy będziemy gotowi na Jego przyjęcie. Apostołowie potrzebowali 50 dni, aby dojść do pełnej jedności. Ile czasu my potrzebujemy dzisiaj? Aby rodziny adwentowe, aby wszystkie zbory i cały Kościół doszedł do jedności, o którą Jezus modlił się, zanim odszedł do Ojca? Słowami, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni byli jedno w nas. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Niech w rozpoczynającym się nowym 2022 roku oblicze wiekuistego zawsze idzie przed wami. Niech toruje i oświeca drogi waszego życia. Niech Duch Święty umacnia was w wierze, jedności i gotowości na spotkanie z nadchodzącym w chwale Zbawicielem. Niech każdego z was strzeże w każdej chwili i w każdym miejscu od przykrych życiowych doświadczeń. Niech Przedwieczny rozjaśnia swoje oblicze nad wami, a Jego pokój niech strzeże waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Cytat z drugiego listu Piotra. Przeto umiłowani, tego oczekując,
Starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. I niech tak się stanie w życiu każdego z was. Amen. Szczerze wam życzliwy, brat w Jezusie Chrystusie, Piotr Herut. Dziękujemy, bracie, bardzo, jeśli nas oglądasz. Jeśli ktoś ma możliwość przekazania tych podziękowań, to również proszę o przekazanie. Otrzymaliśmy również życzenia dyrektora Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej, które są lub będą wywieszone na tablicy ogłoszeń. Dzisiaj po nabożeństwie zapraszamy na agapę, po której z powrotem na tym miejscu podsumujemy miniony rok 2021 wspomnieniami, modlitwami dziękczynnymi, pieśniami. Agapa, a później dalszy ciąg nabożeństwa. Od najbliższej środy, 5 stycznia, rozpoczynamy w naszym ogólnoświatowym kościele coroczne 10 dni modlitw. Osoby, które nie otrzymały materiałów jeszcze do tych modlitw pocztą elektroniczną, a chciałyby mieć wersję drukowaną, proszone są o zgłaszanie się do członków Rady Zboru. Okólnik dotyczące tego, tych 10 dni modlitw, również będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń. Za tydzień w naszym zborze kazaniem Słowa Bożego będzie służył pastor Konrad Pasikowski. Za tydzień też będzie w naszym kościele Dzień Wydawnictwa Znaki Czasu. Zbierzemy wtedy szczególne dary przeznaczone na rozwój naszego wydawnictwa. Za tydzień będziemy te dary na Znaki Czasu zbierać. Teraz na początek drugiej części nabożeństwa powstańmy i pomódlmy się razem. Wszechmogący nasz Panie Boże, przed Tobą stajemy w ten święty czas szabatu. Przed Tobą stajemy, aby Ci dziękować w ten szczególny szabat, który jest pierwszym dniem nowego roku, aby dziękować Ci za cały miniony rok. Będziemy to jeszcze czynić indywidualnie później, ale teraz już chciałbym to uczynić. Każdy z nas ma za co Tobie, Panie Boże, dziękować. Wysłuchaj, proszę, tych modlitw każdego z nas i modlitw Twojego zboru, Twojego Kościoła. Pragniemy, Panie Boże, abyś był z nami, Duchem Świętym, również i w tym nowym roku, bo bez Ciebie nic uczynić nie możemy. Bądź z nami, Panie Boże, proszę. Bądź w szczególny sposób z tymi, którzy cierpią, bo wtedy Ty, Panie Boże, wiesz najlepiej, jest najtrudniej, bo i Twój Syn cierpiał. Ty, Panie, wiesz, jak On cierpiał. Ty, Panie Boże, wiesz, jak cierpi każdy z cierpiących, różnie cierpiących. Jedni fizycznie cierpią, inni duchowo. Innym jest po prostu smutno, bo są sami, jest im źle. Ale Ty, Panie, możesz ogarnąć swoim Duchem Świętym każdego, kto cierpi. Bądź, Panie, szczególnie my tu na tym miejscu wspominamy zwykle, co tydzień, brata Marka, siostry, które są same starsze. Teraz chore są siostry Krysia jedna, Krysia druga. Tobie, Panie Boże, powierzamy ich zdrowie. Tobie, Panie Boże, powierzamy ich duszę, ich myśli. Wesprzyj każdego, kto cierpi. Ty, Panie Boże, znasz najlepiej. Dziękujemy Ci jednocześnie za każdego, kto wyzdrowiał w ostatnim czasie, bo i takie osoby są. Wdzięczni Ci jesteśmy i nie zapominamy, Panie Boże, o wdzięczności, bo to Twoje dzieło. Każde wyzdrowienie to Twoje cudowne działanie. Chwała niech będzie Tobie, Panie Boże. Bądź z nami tu,
Teraz pragniemy Twojego Słowa słuchać. Pragniemy Twoje Słowo przeżywać i zapamiętywać. Daj, Panie, żebyśmy zmieniali swoje życie dzięki Twojemu Słowu. W imieniu Twojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, dziękujemy Ci, Panie Boże, i prosimy. Amen. Pozostańmy stojąc, zaśpiewajmy pieśń. W naszych śpiewnikach jest to pieśń pod numerem 378, a tytuł ma Było pusto. Dziecię, ja jestem z Tobą, sama już nie będziesz w życiu szła. Chwyć mą dłoń, wprowadzę Cię w niebieski kraj. Ja na Ciebie czekałem tyle lat. Poszłam z wiarą przez życie wąską drogą, aż tam, gdzie krzyż samotnie stał. Kocham Ciebie, mój drogi Zbawco, w mroczne dni Ty jesteś słońcem mym. Kiedy ciężko w życiu, kiedy jest mi źle, pewność mam, że Ty po mnie przyjdziesz wnet. Usiądźmy teraz, a na to miejsce zapraszam siostrę Katarzynę, która podzieli się z nami swoimi doświadczeniami misyjnymi. Siostra idzie powoli, bo ma nóżkę troszkę chorą. Zapraszam. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Tak się cieszę, że po tych paru tygodniach znowu tutaj jestem. Chciałam się podzielić tym właściwie takim podsumowaniem ubiegłego roku w moim życiu i tym, jak Pan Bóg też działa i przewiduje oczywiście pewne rzeczy, przygotowuje nas na pewne wydarzenia i jaką Pan Bóg prowadzi misję w sercu, tak, każdego swojego dziecka. Chciałam rozpocząć fragmentem psalmu 30. Panie mój Boże, wezwałem Cię na pomoc, a Ty mnie uzdrowiłeś. Ty, Panie, wydobyłeś moją duszę ze świata umarłych. Ożywiłeś spośród tych, którzy schodzą do grobu. Śpiewajcie Panu, Wy Jemu oddani, chwalcie Go i wspominajcie Jego świętość. Kiedy postanowiłam przyłożyć się do akcji Wielki Bój i zorganizować tą akcję billboardową, przeznaczyć na to środki i uzyskałam również wsparcie ogromne od braci i sióstr finansowe, także można było szerzej to wszystko poprowadzić. Oczywiście sprawozdanie z tego niebawem złożę i podsumuję, jak to wyglądało w ubiegłym roku. Ale kiedy podjęłam taką decyzję, to już wiedziałam w zasadzie, że szatan nie da spokoju. Dlatego, że on nienawidzi niczego tak bardzo, jak wielkiego boju, jak tej książki, tej prawdy, tego kompletnego zdemaskowania go. I jak wiemy w historii też robił swoje, kiedy te prawdy miały ujrzeć światło dzienne, czy miały być głoszone. Więc liczyłam się z tym, że będą ataki. Ale powiem Wam, że nie myślałam, że będzie ich tak dużo i że będą tego kalibru. Ale niezależnie od wszystkiego, chcę też Wam taką drogę w tym wszystkim pokazać, jak Pan Bóg przez to wszystko przeprowadza. Już na początku roku przyszła dla nas bardzo zła wiadomość.
I to była bardzo taka duża strata finansowa, że tak powiem, utrata dochodu. No, można było naprawdę martwić się mocno o to. To nie znaczy, że się oczywiście nie martwimy, ale Pan Bóg dał mi kompletny pokój. Zresztą nam razem dał kompletny pokój i takie oparcie w Nim, że On to wszystko ma pod kontrolą i prowadzi. I będzie trudno, ale trzeba to wszystko Jemu powierzyć. I wtedy opierałam się na... Bo uczę też się, moi drodzy, takiej rozmowy z Panem Bogiem poprzez Jego Słowo. Zawsze z taką zazdrością, zdrową zazdrością, słuchałam osób, które... Pan Bóg mi powiedział to, Pan Bóg wskazał mi to, Pan Bóg wyjaśnił mi to. Ja zawsze pytam, ale jak to zrobił? O co chodzi? No i okazuje się, że poprzez taką bliską relację z Panem Bogiem, studiowanie Jego Słowa, Pan Bóg rzeczywiście poprzez swoje Słowo, swoje poselstwa odpowiadał na różne problemy konkretne tym osobom i pokazywał im, jak mają postępować i co mają robić. I tak zawsze marzyłam, żebym ja też tak umiała z Panem Bogiem rozmawiać, bo jakoś to nie było moją mocną stroną i tak Pan Bóg ze mną po prostu nie rozmawiał. Ale tego się też trzeba nauczyć. I gdzieś tam się w tym rozwijać i po prostu ćwiczyć. I cieszę się, bo w tym właśnie takim trudnym czasie, który na początku roku nastąpił, trwa właściwie do dzisiaj, bo ta sytuacja jeszcze nie jest rozwiązana, ale jak wierzę, ten rok może przyniesie w końcu rozwiązanie, bo ono i tak w rękach jest Boga, bo z naszego punktu widzenia ludzkiego jest to już nie do przejścia. I ten taki cytat z listu do Filipian towarzyszył mi naprawdę wtedy, a Bóg mój wypełni każdą waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale w Chrystusie Jezusie. Nie martwiłam się naprawdę, kiedy te słowa sobie codziennie przypominałam. Mam się nie martwić, że nie mamy w zasadzie tak bieżących środków, bo Bóg i tak zapewni każdą naszą, wypełni każdą naszą potrzebę. To był też taki dobry okres przełomu lat, znaczy tego roku jeszcze poprzedniego i minionego, kiedy brałam udział w grupie uczniowskiej, bardzo się też tam budowałyśmy, bo to była żeńska grupa. I wtedy też sobie wracałam do różnych książek i czytałam sobie, powtarzałam sobie tak Drogę do Chrystusa. I właśnie dokładnie wtedy, kiedy przyszły te momenty i taki niepokój troszeczkę, to na takie dokładnie trafiłam w tym momencie teksty. Martwimy się niepotrzebnie o tak wiele rzeczy, ulegamy tak wielu obawom, dajemy wyraz tak ogromnemu ciężarowi trosk, iż można by pomyśleć, że nie mamy współczującego i miłościwego Zbawiciela, który gotowy jest wysłuchać wszystkie nasze prośby i chce nam pomóc w każdej potrzebie. To były cudowne słowa, które mnie naprawdę uspokajały. Możesz mieć kłopoty w pracy. Twoja przyszłość może rysować się w coraz ciemniejszych kolorach. Mogą ci również grozić jakieś straty. Jednak nie zniechęcaj się i składając swoje troski na Boga, bądź spokojny i pełen otuchy. I dokładnie według tych słów postępowałam. Naprawdę karmiłam się nimi i nie miałam większego problemu. Przecież Pan Bóg obiecał w Księdze Izajasza, człowieka polegającego na Tobie zachowujesz w pokoju. W pokoju mówię, bo Tobie ufa. I rzeczywiście ta całkowita ufność przynosi wielki pokój. Dzisiaj się będę z wami cytatami dzieliła, bo one podtrzymywały mnie ten cały czas. I to są piękne obietnice i chcę też, żebyście je usłyszeli. I tak jak powiedziałam, mimo nierozwiązanej do dzisiaj tej sytuacji finansowej, dużej straty, my ten pokój mamy i czekamy po prostu, aż Bóg to rozwiąże i pomoże. Koniec roku, no w ciągu roku oczywiście, szczególnie latem, wiosną, byłam bardzo zaangażowana w tą akcję Wielkiego Boju, ale o niej opowiem osobno. No i kiedy przyszła jesień, znowu się zaczęło. Wiecie, ten listopad i grudzień, no nie były dobre. Myślę, że nie wiem, czy jeszcze taki rok miałam w życiu tak zły, jak ten miniony. Dopadła nas oczywiście choroba i bardzo martwiłam się o Pawła, ponieważ on ją ciężej przechodził. W pewnym momencie już byłam taka troszkę roztrzęsiona, ponieważ nie wiedziałam, jakie trzeba podejmować decyzje, co należy robić, czy jeszcze czekać, czy już nie czekać, tak? I jednak w szpital. No były to trudne bardzo decyzje. Każdy, kto przechodził taką sytuację, to wie, że to nie jest łatwe. I bardzo pomagał mi wtedy taki fragment z pierwszego listu Piotra,
ponieważ też się martwiłam bardzo o konsekwencje, jakby to, co się może stać. Słyszy się naprawdę straszne rzeczy i to gdzieś w tej wyobraźni działa. I bardzo pomagał mi też ten tekst. Wszelką waszą troskę zrzućcie na niego, gdyż on ma pieczę o was. I faktycznie doświadczaliśmy tego, że Pan Bóg naprawdę ma staranie i przez takie różne trudne momenty przeprowadza. I ten tekst, powiem wam, stał się takim moim mottem i on mi cały czas generalnie towarzyszy w takich trudnych chwilach. Przypominanie sobie, że Pan Bóg ma o nas staranie, ma o nas pieczę i naprawdę wszystko jest w Jego rękach. I są rzeczy, na które my już nie mamy wpływu i możemy tylko to oddać Jemu, żeby ten ciężar z siebie złożyć, bo to już nam nie pomoże, tylko będzie nas jeszcze bardziej pogrążać. I tego też się cały czas z Panem Bogiem tej drogi pokoju uczyłam i uczę. No i potem przyszło, ja nie wiem, czy mogę powiedzieć najgorsze, bo efekt jakby, o czym zaraz powiem, nie jest najgorszy, ale naprawdę było to bardzo fatalne doświadczenie i fatalna sytuacja, kiedy Paweł leżał już 2 tygodnie i naprawdę no był bardzo osłabiony, także nie mógł wstawać, chodzić. Ciężko to wszystko było, więc ja byłam bardzo potrzebna do obsługi. Ja już z tego wyszłam, więc mogłam, ja dość do to przeszłam lekko, już mogłam tak pomagać, wszystko robić. Od kilku tygodni byłam w domu, tak, bo choroba, nie wychodziłam i była niedziela i miałyśmy takie spotkanie nasze. I nawet nie chciałam jechać, bo mówię, nie mam siły po prostu. Byłam tak zmęczona tym wszystkim. No ale zostałam namówiona, że troszeczkę odpocznę, tak, zmienię sobie chwilę atmosferę, rozmowy. Ja mówię, no dobrze, pojadę. I wiecie co? Jest taki cichy głos Boga, którego też się uczę i o tym doświadczeniu z kolei, o tej rozmowie też z Bogiem będę mówiła w kolejnym doświadczeniu, w kolejnym momencie, nie dzisiaj. Czasem nie rozpoznaję tego głosu, to znaczy czasem myślę, że to jest mój pomysł, tak? I po prostu nie podchodzę do tego poważnie. Znaczy nie myślę, że to jest takie ważne i wtedy też miałam coś takiego. I miałam taki dziwny... Dziwną myśl, nie jedź samochodem, weź taksówkę. Ale wiecie, dlaczego ja miałam tą myśl? Bo ja już miałam w życiu parę stłuczek, parę razy dość nawet mocno we mnie 2 auta wjechały, więc jest kłopot, jest laweta, trzeba czekać, to są naprawdę godziny, potem się nie ma auta, a sobie tak myślę, ja teraz nie mogę poświęcić tyle czasu na to, bo nie ma Pawła, nikt mi nie pomoże, tym się nie zajmie, jak ta laweta będzie. Ja tego nigdy nie robiłam, zawsze Paweł się tym zajmował i po prostu no, będzie mi trudno sobie z tym poradzić, a muszę szybko wrócić do domu, żeby dalej obsłużyć mojego męża. No więc, żeby nie ryzykować, żeby nie mieć tej kolizji, bo o czymś innym w ogóle nie pomyślałam, do głowy by mi nie przyszło, to pojadę taksówką. Ale za chwilę sobie pomyślałam, no ale zaraz, mamy teraz trudną sytuację finansową, no to są zupełnie zbędne wydatki na taksówkę. Dla mnie to już jest w ogóle wyrzucenie pieniędzy, skoro mogę pojechać swoim autem. No w zasadzie, dlaczego mam nie jechać? W ogóle o co chodzi? Sucha w miarę jest ulica, nie pada śnieg, to jest niedziela popołudnie, nie ma ruchu, prawda? No przecież będę jechała ostrożnie. I uwierzcie mi, że jechałam bardzo ostrożnie. Wracałam już z tego spotkania wieczorem. Jechałam tak ostrożnie, jak nie jechałam nigdy w życiu. Ja jestem dość energiczna, więc moja jazda zazwyczaj też jest dość energiczna. Ja wtedy jechałam no po prostu wzorcowo, żeby się nic nie stało. Naprawdę nie było ruchu, było bezpiecznie. I kiedy podjeżdżałam już pod dom i skręcałam z ulicy w uliczkę już wiodącą na moje osiedle, uderzyło we mnie auto. Miałam wypadek, no dość poważny, dlatego że ja niewiele w tej sytuacji mogłam o tym aucie powiedzieć, ponieważ nie było tego auta, kiedy ja skręcałam, kiedy zdecydowałam, że będę skręcać, a jechałam bardzo wolno i ten skręt też wykonywałam bardzo wolno. I w momencie, kiedy już zjechałam na lewy pas, to po prostu zobaczyłam na sobie światła auta i już wiedziałam, że to jest jakby koniec, tak? Nagle się to pojawiło i po prostu był wielki huk. Ja nie wiedziałam, skąd to auto spadło. Ja miałam wrażenie, że ono po prostu spadło z nieba, bo nie było tam tego auta. I mówię, jak to jest możliwe po prostu? Jak ja mogłam tego nie zauważyć? To jest po prostu niemożliwe. No ale później, jak świadkowie mówili, bo od razu doszli, gdzieś tam otworzono drzwi i potem słyszałam też te rozmowy. To auto krzyczeli bardzo na tych kierowców. To był młody chłopak, który jechał ze swoim kolegą, że jechali bardzo szybko, jak oceniali ci świadkowie, to ze 120 albo więcej kilometrów na godzinę. No więc nic dziwnego, tak, że widzę daleko auto, zaczynam skręcać, a nagle to auto jest na mnie.
było to czołowe zderzenie. Odpaliły się poduszki. No ja nigdy nie uczestniczyłam w wypadku, więc dla mnie to był szok. I ja po prostu byłam oszołomiona. Ja nie straciłam oczywiście przytomności na szczęście, ale byłam oszołomiona. Ja po prostu wiedziałam, że jest wypadek, że był, ale to jest, wiecie, to jest takie uczucie, którego się nie da opisać. Nie mogłam oddychać, tu gdzieś krew leciała, no jakaś taka cała, prawda, zbitka różnych sytuacji, więc ja nie wiem, czy ja w ogóle zaraz umrę, czy ja przeżyję, co się stało. To są takie bardzo dziwne odczucia. W tym wszystkim, słuchajcie, było tak, że pierwsza osoba, która do mnie podeszła, otworzyła drzwi, to był ratownik medyczny. Pan Bóg go wysłał na spacer z psem w tym czasie. Podszedł do mnie, otworzył drzwi, zaczął od razu zadawać pytania takie, jak to zadaje ratownik, czy ja straciłam przytomność, czy ja wiem, co się stało, co mnie boli, czy ja mogę wyjść. Takie konkretne, jak to pewnie jest w tej procedurze. No ja oczywiście powiedziałam, kiwnęłam głową, że mogę wyjść, ja nie mogłam oddychać. Ja miałam tutaj taki ucisk, że po prostu nie mogłam oddychać i ja nie wiedziałam, co się dzieje, bałam się, że się za chwilę uduszę. Ale on od razu mnie uspokoił, żebym się nie martwiła, to jest typowy od pasów, tutaj ucisk w klatce, czy ja mogę wyjść. I więc ja kiwam głową, tak, mogę, no bo przecież dlaczego mam nie móc, tak? Próbuję się skręcić, żeby wyjść, taki ból, taki brak oddechu, że już tylko kiwnęłam głową, że nie wyjdę, nie ma mowy. Ale tak jakby skracając tą historię, bo nie o to chodzi, przyjechała karetka, wzięto mnie do tej karetki i teraz się chcę cofnąć na chwilę. Bo ta moja reakcja na ten wypadek i to, co ja odczuwałam, jest wynikiem pewnych wydarzeń, które miały miejsce. I dziękuję za to Bogu, tak, że przygotowywał mnie i generalnie zmienia nas, pracuje w nas cały czas. Kilka lat temu, pamiętam, takie są rzeczy w moim życiu, które zapamiętuję. Jakieś wypowiedzi, jakieś sytuacje, jakieś moje reakcje na coś, po prostu ja to zapamiętuję. I pamiętam, że mieliśmy tutaj na dole spotkanie modlitewne i to spotkanie dotyczyło... generalnie życia we wdzięczności i pamiętam taką historię, którą wtedy czytaliśmy, już nie pamiętam jej całej, ale pamiętam ten pierwszy wers takiego wiersza czy opowiadania, czy to było prawdziwe zdarzenie, nie wiem, ale ten pierwszy wers brzmiał tak, chodziło o człowieka, który został napadnięty i pobity. I ten pierwszy wers, on dziękował Bogu i mówił tak, dziękuję Ci Panie Boże, że zabrano mi portfel, a nie zabrano mi życia. Czyli w tej sytuacji, w której się znalazł, on zaczął dziękować Bogu. Dla mnie było to, uwierzcie, wtedy niezrozumiałe. Ja mówię, moje pierwsze pytanie to jest, Panie Boże, ale Ty dlaczego w ogóle do tego dopuściłeś? Dlaczego to mi się przytrafiło? To byłaby moja naturalna reakcja w tamtym momencie. I tak sobie myślałam, ojej, to jest jakiś wzór, pewnie tak trzeba, tak serce należałoby, żeby serce odpowiadało. To coś ze mną jest jeszcze nie tak, jest dużo pracy we mnie. Chcę Wam jeszcze powiedzieć, że jestem ten typ osobowościowy, który widzi szklankę do połowy pustą. Zawsze i na to zwracam uwagę. Nie jestem z tych, którzy widzą szklankę do połowy pełną, więc Pan Bóg ma trochę pracy ze mną i wewnątrz mnie, żeby to we mnie zmieniać. Ale to mi zapadło, słuchajcie, gdzieś tam w myśli mojej, w serce i cały czas wokół tej wdzięczności uderzyło mnie to, że tak można reagować, a moja naturalna reakcja taka by nie była. I gdzieś to we mnie było. I kiedy rok temu miałyśmy spotkanie, właśnie jedno ze spotkań w tej naszej grupie uczniowskiej, rozważałyśmy pewien temat, czytałyśmy. Uderzyła mnie kolejna rzecz i też tego dotyczyła, że pierwszą rzeczą, która pogrążyła Lucyfera, to nie była pycha. Pycha jakby była pewną konsekwencją. Pierwszą rzeczą, od której się wszystko zaczęło, jak pisze Ellen White, to był brak wdzięczności, że Bóg go stworzył takim właśnie. I z tego braku wdzięczności, którego on nie miał, potem zaczęła się cała lawina tych uczuć, które w nim zbierały, doprowadziły do pychy, buntu i wystąpienia przeciwko Bogu. I to też bardzo mnie uderzyło i zdałam sobie sprawę, jak niezwykle ważna w życiu chrześcijańskim jest wdzięczność, że bez wdzięczności w sercu Bogu my nie będziemy się w ogóle rozwijać, że ta wdzięczność jest tak potrzebna, żebyśmy doznawali takiej radości, pokoju i zbliżania się do Boga. I zaczęłam nad tym pracować, to znaczy pracować w tym sensie, że myśleć o tym i kształtować to w sobie. No i właśnie, kiedy... Jeszcze jedna rzecz, która mnie do tego wypadku przygotowała, w sensie mojej reakcji na to wszystko. To była rzecz z grudnia, kiedy był kongres ASI i usłyszałam świadectwo jednej z naszych sióstr, która opowiadała o tym, że usłyszała diagnozę, kiedy też mówiła o swoich doświadczeniach, usłyszała diagnozę, że ma raka piersi. Ona już była po jednej operacji, zdaje się, przed nią była jakaś kolejna.
I mówiła, że miała taki wielki pokój, kiedy to się okazało. I że trzymała się obietnicy Bożej z pierwszego listu do Koryntian i to dawało jej pokój. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad wasze siły. Ale wraz z pokuszeniem da i wyjście, abyście mogli je znieść. I uznała, że skoro ma taką obietnicę, to ta diagnoza, to co Bóg dopuścił, to znaczy, że ona ma siłę przez to przejść. I mówi, że przechodzi. Ma siłę, nie ma problemu. I ja wtedy tak też z taką... posłuchałam tego, spojrzałam na nią z takim podziwem i tak sobie pomyślałam, a jaka jest moja reakcja? Chyba bym tak nie podeszła. To jest tak straszna dla mnie osobiście diagnoza, że chyba bym takiego pokoju nie miała, tylko byłabym cała roztrzęsiona. I tak właśnie znowu zazdrościłam z taką dobrą, zdrową zazdrością, że tak można. I mówię, nie, to trzeba się tych obietnic trzymać i trzeba tak dokładnie żyć i to robić. I wiecie, kiedy ten wypadek właśnie miałam i leżałam w tej karetce, to nie byłam ja. To nie byłam ja sprzed kilku lat. Taką miałam wdzięczność do Boga. Ja cały czas w tej karetce leżąc, kiedy tam różne czynności wykonywano, czekano na policję, policja pewnie już była, coś tam sprawdzała, spisywała i tak dalej. Ten ratownik jeszcze tam jakieś papiery pewnie wypełniał, to test mi robiono, to coś, o coś tam pytano, to trwało dość długo. A ja cały czas leżałam w tej karetce i cały czas się modliłam i cały czas dziękowałam Panu Bogu, że żyję, że nic mi nie jest pewnie poważnego, bo już mnie ratownik uspokoił, bo ja się najbardziej bałam, prawda, że żebro mi, że odmę będę miała, żebro mogło przebić płuco. Bałam się dlatego, że jeszcze byłam tuż po COVID-zie, tak? Więc też nie wiadomo, jak te płuca funkcjonują, co w nich jest, bo czasem nie ma żadnych objawów, a mogą być różne rzeczy i na takie osłabione, jak jeszcze przyszło to. I już ta moja wyobraźnia tam gdzieś działała. Ale on mi od razu to wykluczył, no bo ten brak możliwości oddychania był naprawdę ciężki. On od razu wykluczył, więc naprawdę tak dziękowałam Bogu, że... W tym wypadku, który naprawdę strasznie wyglądał, auto jest oczywiście do kasacji, zupełnie zniszczone. Ja tutaj leżę, ja mogę w sumie oddychać, ja mogę myśleć, ja mogę mówić, no bo też musiałam tam odpowiadać na różne pytania, że jest dobrze. Nawet jeżeli coś mi się stało, to ja z tego przecież wyjdę, tak? Jest naprawdę dobrze. Panie Boże, jak ja Ci dziękuję, że Ty mnie z tego uratowałeś. Czyli taka przemiana, chcę się właśnie tym podzielić, nastąpiła, że nie było moich pretensji. Panie Boże, dlaczego mnie nie ochroniłeś i ten wypadek miał miejsce? Zupełnie o tym nie myślałam, tylko powiedziałam, Panie, jak ja Ci dziękuję za to, że w środku ochroniłeś mnie i Ty mnie objąłeś w tym samochodzie i tak naprawdę musiało do tego dojść z jakiegoś powodu, natomiast Ty z tego mnie wyratowałeś. Te dwie historie właśnie, tej siostry, jej zaufania obietnicom Bożym i ta historia o tej wdzięczności spowodowały to, że ja tak zaczęłam reagować. Miałam naprawdę pokój. I ta obietnica z Księgi Izajasza, bo ja Pan Twój Bóg, trzymam Cię za Twoją prawicę i mówię do Ciebie, nie bój się, ja Cię wspomogę. Też była dla mnie bardzo ważna. Pan Bóg dokonuje naprawdę w człowieku cudownego dzieła. To jest ta misja, którą On wykonuje, Jego Duch w każdym z nas i chce tego dokonać. Obietnica kolejna z Księgi Jeremiasza, której trzymam się od dłuższego czasu i która jest dla mnie, nie, ta jest niezwykle mi bliska. Bo ja znam myśli, jakie mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby położyć upragniony kres waszym biedom, czy też waszym utrapieniom, bo w różnych przekładach. Tak? Pan wie, jakie ma myśli o nas. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Kiedy te trudne doświadczenia przychodzą, ja sobie cały czas tą obietnicę przypominam. Bóg to rozwiąże, bo On nie chce, żebyśmy byli w biedach, w utrapieniach i w niedoli. On to będzie rozwiązywał też już tutaj na ziemi. Oczywiście te teksty dotyczą rozwiązania ostatecznego. Kres wszystkim biedom Bóg chce położyć. Ale to jest też obietnica na to życie dla nas. Bo Bóg też nie chce tutaj, żebyśmy mieli te biedy i będzie nam pomagał. Kochani, na tym sorze, ach, to też była historia, bo tam poprześwietlano mnie tak, że pewnie jeszcze do dzisiaj świecę. Niestety zrobiono mi 7 rentgenów i 2 tomografy, więc do dzisiaj się troszkę tym martwię, że no, te konsekwencje też mogą być niestety za jakiś czas. Ale myślę sobie, nie, Pan Bóg ratuje w każdym momencie i wszędzie i na pewno nic się złego nie będzie działo. Co najważniejsze, okazało się, że nie mam żadnych złamań, co naprawdę było cudem.
Oczywiście mam mnóstwo potłuczeń, nie mam obrażeń wewnętrznych, co też jest naprawdę cudem, żadnych organów, bo to są najważniejsze rzeczy. Cała reszta to są potłuczenia, chociaż bolesne, 2 tygodnie musiałam leżeć, prawda, ta noga oczywiście będzie tam jeszcze dochodziła pewnie parę miesięcy, ból w klatce i te wszystkie inne bóle, barku, kręgosłupa, to będą kwestie pewnie paru miesięcy, ale już mogę chodzić, mogę normalnie mówić, mogę prawie normalnie funkcjonować. Więc to jest moja taka ogromna wdzięczność dla Pana Boga, że też tak szybko do siebie dochodzę. Ponieważ powiedziano mi, że najgorszy ból będę odczuwała 3, a nawet 4 dnia to będzie tak eskalowało i mam być cały czas na środkach przeciwbólowych. Ja byłam na środkach przeciwbólowych tylko 2 dni. I ten ból zaczął od tego 3 dnia się zmniejszać, więc zupełnie to inaczej działało. Pan Bóg wie, że ja nie znoszę środków przeciwbólowych i generalnie brać leków. Jak muszę, no to muszę, ale bardzo nie lubię NLPZ-ów, bo wiem, jaką robią szkodę w mikrobiomie. I wiecie, no i psychicznie jestem po prostu na nie, ale jak boli, to biorę, bo no nie jestem, prawda, herosem, żeby znosić coś takiego. Ale mnie to psychicznie męczy, więc ten ból zaczął szybciej schodzić i mogłam naprawdę te leki szybciej odstawić. I takie cudowne są też słowa w psalmie 34. Ten biedak wołał i Pan go wysłuchał i wybawił od wszystkich jego trosk. Anioł Pana otacza kordonem tych, w których jest bojaźń przed nim i ratuje ich. Skosztujcie i przekonajcie się, że Pan jest dobry. Szczęśliwy ten człowiek, który w nim szuka schronienia. To jest jego obietnica. I jeżeli szukamy w nim schronienia, to Pan Bóg tak działa. Ten anioł mnie tam tym kordonem w tym samochodzie otoczył. I tak już na koniec, prawie humorystycznie mogę powiedzieć, że Pan Bóg nawet załatwił mi specjalistę bardzo szybko i rehabilitację bardzo szybko, co się okazało, że w naszym systemie zdrowia, z którego ja nie korzystałam prawie 20 lat, a teraz jestem zmuszona, to nawet nie wiedziałam, jak tragiczna jest sytuacja. No do specjalisty, do ortopedy, prawda, czekało się tam od 30, 60 lub lepiej dni. Jakimś cudem Bożym znalazłam ortopedę za 2 tygodnie, bo takie miałam skierowanie z SOR-u, że za 2 tygodnie powinnam być u ortopedy z tą nogą. I dokładnie tak się stało, mimo tych terminów wszystkich. Dostałam skierowanie na rehabilitację z napisem pilne. Takie CITO, no to się wydaje wtedy, kiedy jest to bardzo szybko potrzebne. Kiedy zaczęłam dzwonić i pytać w Łodzi rehabilitacja na CITO, tak, kiedy jest, to pierwszy wolny termin w najlepszym miejscu był na kwiecień. No więc dziękuję, no przecież do kwietnia to już w ogóle nie ma sensu, prawda? No ale dobrze, mówię, pójdę, wybrałam tam jedno miejsce, pójdę, zarejestruję się. Pewnie już to nie będzie potrzebne, zrezygnuję, to komuś chociaż miejsce jakieś, tak się zwolni. Poszłam i kiedy poszłam, oczywiście pomodliłam się, Panie Boże, prowadź to dalej, może nie będzie ta rehabilitacja potrzebna i kiedy poszłam, się okazało, że mam termin na 1 lutego. Akurat ktoś zrezygnował w tym momencie, akurat mogłam skoczyć na to miejsce, więc Pan Bóg naprawdę jest wielki, nawet w takich drobiazgach działa. I to właśnie tak jest jak w psalmie 50. Ofiaruj Bogu wdzięczność i spełnij Najwyższemu Twe ślubowania. I wzywaj mnie w dniu niedoli. Wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz. Co właśnie czynię? Dlatego, że dziękuję Bogu, memu ratownikowi, obrońcy, mojej skale, że mimo wypadku, mimo trudności, przez które przechodziliśmy i przechodzimy, mimo straty poważnej, jest obecny, jest moją pomocą, jest moim pokojem i rozwiązaniem wszystkich problemów. Te, które jeszcze nie są w tej chwili rozwiązane, wiem, że będą rozwiązane. I zakończyć chcę też cytatem z psalmu. Ale dla mnie najlepiej jest trzymać się Boga. To też w Panu Panującym pokładam moją nadzieję, aby opowiadać o wszystkich Jego dziełach. I chcę powiedzieć, że mam dalej plany dotyczące wielkiego boju, dlatego że jeszcze środki pewne niewielkie już, ale zostały, więc już planuję, jak je wykorzystać i nie zamierzam w tym przestać, bo jak Panu Bogu ślubowałam i powiedziałam, że to są środki na wielki bój, to tak będą to na wielki bój. I nic nas po prostu nie może przestraszyć. Ja natomiast nie odstąpię od nadziei, tym bardziej będę mówił o Twej chwale. Amen. Amen. Zapamiętajmy sobie. Zapamiętajmy sobie, jak Bóg działa. Bo w każdego, w życiu każdego z nas tak może działać. Teraz czas mamy na zebranie darów. U nas w zborze
Zanim zbierzemy dary, chciałem powitać gości, których pierwszy raz gościmy u nas. Przekażcie oczywiście pozdrowienia od nas tam, gdzie będziecie za tydzień, czy w swoim zborze. Tych gości chciałem pozdrowić, jak i również wszystkich innych gości, którzy są częściej lub rzadziej u nas. Teraz wrócę do tematu darów. Zbieramy u nas w zborze do trzech przegródek koszyka, do trzech części koszyku. Do największej części na ogólne cele naszego zboru, do środkowej na ewangelizację kościoła w kraju i za granicą, do najmniejszej przegródki dzisiaj zbieramy na literaturę ewangelizacyjną, bezpłatnie rozpowszechnianą w naszym zborze przez członków naszego zboru. Do najmniejszej przegródki na literaturę ewangelizacyjną. Do środkowej na misję, do największej na ogólne cele naszego zboru, potrzeby zboru. Chciałem podziękować również wszystkim darczyńcom, którzy wpłacają dary na konto naszego zboru. Jeśli nadal chcecie to czynić, jeżeli ktoś chce to uczynić po raz pierwszy, to w opisie jest numer konta, w opisie transmisji. Bardzo za to Bogu dziękuję i wam, którzy te dary składacie. Poproszę o przygotowanie się dzieci, bo za chwilkę dla was będzie historia. Natomiast teraz powstańmy i podziękujmy Bogu za dary. Boże nasz Ojcze i Panie, Stwórco nasz i Dawco wszystkiego, co posiadamy. Od Ciebie pochodzi to, co złożyliśmy do koszyków. Dziękujemy Ci za to i dziękujemy Ci za otwarcie naszych serc. I daj, Panie Boże, aby na Twoją chwałę, na dobre cele Tobie służące, te dary były przeznaczone, rozdysponowane. W imieniu Twojego Syna, Pana Jezusa, dziękujemy Ci, Ojcze. Amen. Usiądźmy. Tak jak wspomniałem, zapraszam dzieci przed tutaj. Jesteście dalej? Czy podejdziecie bliżej? No chodźcie bliżej. No wujek będzie mówił, to tak lepiej będzie, jak tutaj będziecie. No dobrze, będzie mówił z daleka. Tym bardziej, że mówi z daleka też do was przed ekranami. Zapraszam pastora Dawida Poloka. Tak, historia. Ale powiem wam historię. Może się niektóre z was będą dziwić temu, że ja się bałem wtedy, tak? Ale powiem wam, ludzie boją się różnych rzeczy. Niektórzy się boją rzeczy, które są kompletnie irracjonalne czasem. I był taki czas, moja żona Ewa ma siostrę. Siostra się nazywa Ania. A Ania ma dwie małe córeczki. Dwie małe córeczki, jedna się nazywa Oliwia, a druga się nazywa Lilianka. I wiecie, któregoś dnia Ania mówi do swojej siostry, mówi, słuchaj, czy nie popilnujesz mojej córeczki Oliwii? No i moja żona, jej siostra mówi, no wiesz, ja nie mogę, ale może Dawid popilnuje twojej córeczki. No, ja mówię, Oliwia miała wtedy półtorej roku. Ja mówię, wiesz, ja tak nie bardzo wiem, jak się dziećmi opiekować, takimi malutkimi dziećmi. Mówię, co będzie, jak będzie płakać? A co będzie, jak będzie głodna? A nie, nie przejmuj się, tak do mnie powiedziała, ty się nie musisz przejmować, ona nie będzie głodna, raczej nie będzie płakać, będziecie sobie oglądać bajkę, będziecie sobie oglądać zwierzątka z internetu, wszystko będzie dobrze. Ja taki przekonany do końca nie byłem, że będzie tak dobrze, jak Ania powiedziała, ale no, nie było wyjścia. Ania miała, mama Oliwii miała coś ważnego do zrobienia, ważnego do załatwienia, bardzo ważnego. No i zostałem z małą Oliwią.
No i na początku wszystko było dobrze. Mama tak szybciutko uciekła z domu, tak? Tak, żeby Oliwia nie widziała. Oliwia ze mną usiadła, oglądaliśmy, ona była jeszcze taka malutka, więc tak koło mnie oglądaliśmy, zaczęliśmy oglądać, oj, różne ciekawe rzeczy, krówki, koniki, no wszystko, co jest ciekawe wtedy w tym wieku. Oliwia była bardzo zaciekawiona tym, co ogląda na ekranie, patrzyła i nawet nie zauważyła, jak jej mama wyszła. Po cichu wyszła. Ale, wiecie, minęło 20 minut i patrzę, że Oliwia tak przygląda się drzwiom z takim zaciekawieniem. Ja już wiedziałem, ponieważ ona jeszcze nie mówiła, to ja już wiedziałem, dlaczego ona tak patrzy na te drzwi. Jak myślicie, dlaczego Oliwia tak patrzyła na te drzwi? Czego Oliwia się spodziewała? No ja tak za chwilę Oliwia popatrzyła chwilę na drzwi i podniosła wzrok na mnie. I na drzwi. I za chwilę na mnie. Nie musiała nic mówić. Ja już wiedziałem, o co chodzi. Ja już wiedziałem, jakie pytanie mi chce zadać. Dawid, gdzie jest moja mama? Gdzie jest moja mama? Moja mama, jak wychodzi z domu, to wychodzi przez te drzwi. Ja nie zauważyłam, ale gdzie jest moja mama? Więc ja mówię, Oliwcia, słuchaj. Więc ja mówię, no tak. To teraz Oliwia będzie płakała, a ja nie będę wiedział, co mam zrobić. No i Oliwia patrzy na mnie bardzo poważnym wzrokiem. Nawet jak na dorosłego człowieka, co dopiero na dziewczynkę, która ma 1,5 roku. Bardzo uważnie przygląda się mi i widzę, że ten wzrok oznacza, ty mi lepiej odpowiedz, gdzie jest mama. Ja w tym momencie mówię, Oliwia, słuchaj, chodź Oliwcia, obejrzymy jeszcze krówkę, może włączymy coś innego. Ona cały czas na mnie patrzy uważnie. Mówię, chodź obejrzymy, może tutaj jakieś inne koniki będą. I tak spokojnie do niej mówiłem, uśmiechałem się do niej, a ona w pewnym momencie tak jakby zgodziła się na to, że tak, że to jest warte, że te koniki warto obejrzeć, więc popatrzyła dalej w ekran. Minęło kolejne 10-15 minut. A Oliwia patrzy z powrotem na drzwi i na mnie. I na drzwi i znowu na mnie. Ojej, mówię, no to teraz już chyba moja odpowiedź nie przejdzie. Ale mówię, słuchaj, Oliwcia, a ty widziałaś kiedyś misię koala? Ona dalej patrzy na drzwi i na mnie. Ja mówię z wielkim uśmiechem, Oliwcia, słuchaj, zobaczysz, tutaj będziemy misie koala oglądać, może kangury zobaczymy. No chyba mój ton głosu i uśmiech na twarzy ją przekonał i zaczęła oglądać dalej. Ale minęło następne kilka minut, a Oliwia zaczęła patrzeć znowu na drzwi i znowu na mnie. Ja już dzwoniłem do mojej żony, do jej cioci, mówię, słuchaj, szybko wracaj, bo ja nie wiem, jak długo będę mógł różne zwierzątka tutaj pokazywać. Więc Ewa, moja żona, ciocia Oliwii, mówi, tak, ja zaraz będę, ale jeszcze musisz chwilę tam być. No więc ja znowu wymyśliłem jakieś kolejne zwierzątko i Oliwia tak znowu oglądała. I w pewnym momencie drzwi się otwierają i wchodzi Ewa, wchodzi moja żona, jej ciocia, więc Oliwcia znowu trochę była taka tym ucieszona, może spodziewała się mamy, ale przyszła ciocia, to też dobrze. No i słuchajcie, minęło potem jeszcze godzina, wróciła mama i Oliwia była przeszczęśliwa, że mama przyszła. Jednak wujkowi wierzyć można, bo mówił, że mama wróci i mama wróciła i już nie musiała. Już tak jak się spodziewała, mama wróciła przez te drzwi, na które tak patrzyła i tak bardzo na tą mamę czekała. I ja, wiecie, ja sobie tak wtedy pomyślałem. Oliwcia mówić nie potrafiła. Ja nie potrafiłem jej do końca wytłumaczyć, kiedy mama będzie, ale powiedziałem, że mama na pewno wróci. I żeby się nie martwiła, że mama na pewno wróci, mama na pewno przyjdzie. Nie ma takiej możliwości, żeby mama nie wróciła. I Oliwcia mi uwierzyła. Wiecie, my jako adwentyści, tak, czekamy na Pana Jezusa. I często ciocia albo wujek mówią, że Pan Jezus na pewno przyjdzie i na pewno wróci. Ale ten czas może być trochę dłuższy. Może się trochę wydłużać.
Już tego czasu, wiecie, już Pan Jezus wróci już bardzo niedługo. Ale musimy jeszcze troszkę poczekać. I ja wtedy, jak tak zobaczyłem, jak Oliwcia z tą cierpliwością czekała na mamę i wierzyła wujkowi, że mama na pewno wróci, myślałem sobie, czy ja tak bardzo ufam Panu Bogu, że Pan Jezus na pewno wróci. Moi drodzy, ja wam i sobie życzę, żebyśmy tak czekali na Pana Boga, jak Oliwia czekała na mamę, jak tak czekali na Pana Jezusa, na Jego powrót, że to już niedługo. Żeśmy tak patrzyli do góry, jak ona patrzyła na te drzwi, że już niedługo zobaczymy Pana Jezusa. Dziękuję dzieci, wujkowi za tę historię. A my pamiętajmy, że razem z naszym Bogiem jesteśmy niepokonani. Zaśpiewajmy pieśń. Powstańmy, zaśpiewajmy pieśń pod tym tytułem właśnie. Niepokonani.
Usiądźmy, proszę. Jeszcze mam kilka spraw, o których nie powiedziałem w ogłoszeniach. Po pierwsze, kalendarze, które ogłaszałem, że ogłaszaliśmy, że można zamawiać, rozpowszechniane przez zbór w Balinie, są już do odebrania. Kalendarze na Nowy Rok u brata Ryszarda. Jeszcze chciałem wyjaśnić parę spraw w związku z wyglądem naszej sali nabożeństw. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, jak to się mówi, wielu członków zboru, zawiesiliśmy oświetlenie na kratownicy u góry. Na kratownicy też są rzutniki. Osoby z tej strony zapewniam, że po tej stronie też będą wyświetlane pieśni. Podobnie również zapewniam, że napis, który zniknął, będzie. Będzie i wróci. Wszystko w swoim czasie. Nie tak szybko, ale będzie. Do kazania przeczytam tekst przewodni z Ewangelii według Jana. Z modlitwy arcykapłańskiej Pana Jezusa, który modlił się o swoich apostołów, a później mówił tak. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Kazanie ma tytuł Architekt podziału. Za chwilę podejdzie brat pastor Dawid Polok. Chciałem jeszcze przypomnieć, że później po kazaniu będziemy mieli rozmowę z pastorem. Chciałem prosić, żebyście myśleli nad treścią kazania i myśleli, jakie pytania wam się nasuwają. I tutaj na sali, i również internautów o to proszę, aby swoje pytania na czacie wpisywali. Uważnie słuchajcie kazania. Słuchajmy kazania. Zapraszam pastora Dawida Poloka. Tak, uważnie słuchaliśmy apelu Katarzyny. Tak to się zdarza, tak jest najczęściej, że ciężkie doświadczenia przynoszą wielkie zwycięstwa. Im cięższe doświadczenie, tym większe zwycięstwo. Tak było w życiu Józefa, tak było w życiu Daniela. I chociaż generacje i lata się zmieniają, Pan Bóg się nie zmienia. I zasady, które Pismo Święte dało w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie, są niezmienne. Pozostają faktem. Ludzie wątpią. Ludzie tracą wiarę. Ale Bóg nie traci wiary w ludzkość. Dlatego ciężkie doświadczenia zwiastują wielkie, wielkie zwycięstwa. Taka oczywista myśl nasuwa się słuchając tego, co mówiła Katarzyna. Bo to tak już jest, że czytając na przykład historię Daniela, jak czytamy Babilon, napad Izrael, napad Judę i co? I wydawać by się mogło, jak można sobie wyobrazić cięższe doświadczenia, a jednak wielkie zwycięstwo z ciężkich doświadczeń. Tak było w przypadku Józefa, odwieziony z domu, odwieziony od swoich braci, odprowadzony gdzieś daleko, sam, bez swojego ukochanego ojca, bez wszystkich. Wielkie doświadczenie zwiastuje wielkie zwycięstwo. Moi drodzy, ale tak wracając do tego tekstu, który brat czytał na samym początku,
Ja się tak zawsze zastanawiałem, które słowa są najważniejsze? Które słowa człowieka są najważniejsze? Pierwsze słowa są bardzo ważne, nie? Jak ktoś ma wnuki, czy jak ktoś ma dzieci, to czeka na ich co? Na ich pierwsze słowo. Na pierwszy przebłysk tej odpowiedzi, tej, aby to dziecko zaczęło się zwracać do swoich rodziców, do swojego rodzeństwa, aby zaczęło coś, prawda, ta inteligencja, aby dała o sobie znać, ta rodząca się inteligencja. Dlatego pierwsze słowa są niezwykle ważne. Jak każdy, kto miał do czynienia z malutkimi dziećmi, wie, na co się czeka najbardziej, nie? Ja jestem wujkiem i chociażbym bardzo chciał, żeby pierwsze słowo mojego siostrzeńca brzmiało wujek, to on nic, niestety, tata, mama, to są te pierwsze słowa. No, czasem człowiek chciałby innych słów, ale i to są ważne słowa. Są niezwykle ważne słowa. To są słowa, na które czeka cała rodzina. Wszyscy czekają. Ale czy to są najważniejsze słowa? Są słowa. Ostatnie często. Jeżeli otrzymujemy wielki przywilej, aby w ostatnich chwilach swojego życia móc powiedzieć jeszcze coś. Jeżeli jesteśmy świadomi, to są najważniejsze słowa. Ostatnie słowa są najważniejsze. Dlatego to, co brat czytał tutaj, to są najważniejsze słowa Pisma Świętego. Dlaczego? Bo to są ostatnie słowa Chrystusa na ziemi. Nie ostatnie te na krzyżu, te kilka słów agonii, ale świadomej agonii. Ale te słowa, które wypowiedział o swoich naśladowcach. Te ostatnie słowa. I co w tych ostatnich słowach było powiedziane? Jak tak czytamy te ostatnie słowa? Posłuchajcie tego jeszcze raz. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu wierzyć będą we mnie. Czyli o kim? Dzięki ich słowu uwierzą we mnie. Czyli tak jakby sprawa jest jasna, nie? Do nas. Czyli ostatnie słowa Pana Jezusa do nas, o nas. Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał, także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie, oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował, tak jak Ty mnie umiłowałeś. Więc tak czytam te słowa i nie wiem, o co w nich chodzi. O co Panu Jezusowi chodziło, nie? Można tak powiedzieć? Można tak powiedzieć, że no nie wiem, no czytam, ale nie wiem, muszę przeczytać to przynajmniej 5 razy, żeby zrozumieć. Ja myślę, że te słowa są zupełnie oczywiste. Ja myślę, że jak czytam, jak słyszę jedno, aby byli jedno, aby stanowili jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie umiłował, żeś Ty mnie posłał. Coś bardzo ważnego, czyli jedność świadczy o tym, że Pan Bóg wysłał swojego Syna na świat. Że świat patrzy, widzi jedność i mówi tak, tam jest coś rzeczywistego. C.S. Lewis, chrześcijański pisarz, pewnego dnia C.S. Lewis raz napisał o adwentystach. Nie wiem, czy wiecie, jest taka książka C.S. Lewisa, Letters to the American Lady, listy do Amerykanki, tak to można sobie przetłumaczyć. I w tych słowach nie mamy listu, który ta pani napisała do C.S. Lewisa, ale mamy list zwrotny, który C.S. Lewis, autor Narni, odpisał z powrotem do tej kobiety, do tej dziewczyny. I napisał do niej, jeżeli piszesz o tych Dnia Siódmego Adwentystach, tak trochę przekręcił naszą nazwę, i mówisz, że w nich jest tyle, autentycznej miłości chrześcijańskiej, to jest coś bardzo prawdziwego w nich. Dosłownie. Jeżeli widzisz tą chrześcijańską miłość, która ich jednoczy,
to widzisz, że tam jest coś bardzo prawdziwego. Ciekawe słowa. Jedyne słowa, jakie o adwentystach on napisał, z tego co ja wiem przynajmniej. Wielki autor, niesamowity chrześcijanin, niesamowity człowiek. Ja kiedyś taką historię słyszałem na studiach, bardzo ciekawą historię, myślę. Pastor Dwight Nelson. Ja strasznie lubię go wspominać, bo jakoś tak miałem, tak blisko niego byłem przez te kilka lat i niezwykle ciekawymi myślami się z nami dzielił. I opowiadał kiedyś historię, zresztą inni ją potwierdzali, dużo starsi od niego, że wtedy, że kiedy przyszedł do swojego zboru, miał 34 lata i wszyscy zaczęli zastanawiać. Taki młodzieniaszek, 34 lata, taki wielki zbór akademicki, on by miał objąć taki zbór, kilka tysięcy ludzi w zborze i no taki młodzieniec 34-letni. Jak ktoś ma 34 lata tu, albo tak jak ja 40, to się dobrze poczuje, bo młodzieńcem go nazywają. Więc mówią, ale ktoś powiedział, nie, spróbujmy. Dajmy mu szansę. I ze stanu Oregon pastor Dwight stał się potem właśnie w latach 80. zboru tam na Andrews, no i stąd potem pamiętamy Net 98 i tak dalej, piękne rzeczy, które były rezultatem tego, że ktoś mu dał szansę, ktoś młodemu człowiekowi dał szansę i piękne rzeczy Pan Bóg przez niego mógł uczynić. Ale pastor Dwight miał pewien problem. I pastor Dwight nam osobiście o tym opowiadał i do dzisiejszego dnia o tym wspomina on i ci, którzy z którymi współpracował. Mianowicie po pewnym czasie ktoś przyszedł do niego i powiedział, że dobrze by było, gdyby wydzielić zbór młodzieżowy. Młodzież się będzie spotykać w jednym miejscu. Zbór tradycyjny, jak to nazwali, będzie się spotykał w innym miejscu. I tak będą dwa zbory, bo w sumie ciężko to wszystko połączyć. Nie? Tak tych starszych z tymi młodszymi, to tak... Oni tak jedno za bardzo nie będą. I ciekawą rzecz pastor Dwight zrobił. Jak oglądacie nabożeństwo, tam przekaz stamtąd, pastor Dwight powiedział, nie. Starsi potrzebują młodszych, a młodsi potrzebują starszych. Starsi potrzebują młodszych, a młodsi potrzebują starszych. Dlaczego? Starsi potrzebują entuzjazmu młodych, ale młodsi... Chcecie wiedzieć, co robić, jak żyć, tak? To kogo chcecie zapytać? Tego, który przeżył już kilka lat więcej. No to jest dobry człowiek, dobry adresat, żeby go zapytać o to, nie? A jeżeli nie ma tej osoby i nie ma kogo zapytać, to skąd będziecie wiedzieć? Kogo zapytacie? Pastor Dwight powiedział, o nie. Tych dwóch, tej rzeczy zrobić nie mogę. I do dzisiejszego dnia, tak, spotykają się dwa razy, ale w tej samej kaplicy. Spotykają się dwa razy, ale na tym samym, na podobnym nabożeństwie. Tak, może troszeczkę muzycznie, w pewien sposób się różni to nabożeństwo, ale przesłanie jest to samo. Dla młodszych i dla starszych. I młodsi przychodzą na jedno, i młodsi ze starszymi spotykają się na jednym, i młodsi ze starszymi spotykają się na drugim. I ja będąc tam, przychodziłem czasem na rano, czasem przychodziłem na trochę później. I czy byłem rano, czy byłem później, siadały koło mnie starsze osoby, młodsze osoby. I wiecie, jak siedziałem koło tych starszych osób, te historie, które usłyszałem, tak jak dzisiaj w trakcie lekcji była z nami siostra, która jest trochę lat starsza ode mnie, tak? Jak to kiedyś ten... I usłyszałem historię, której nigdy nie zapomnę. Może kiedyś ta siostra się z wami zechce, tutaj ze zboru w Łodzi, siostra Milczarek się z wami podzieli tą historią. Oby tak było. Więc historie, których nigdy nie da się zapomnieć. Historie, które usłyszycie tylko o tych, którzy już to przeżyli. Dlatego podzielić zbór na dwa? Podzielić społeczność na dwa? Ze względu na wiek?
ze względu na inne rzeczy, które nas dzielą, ze względu na zapatrywania polityczne, podzielić coś, zbór ciało Chrystusa podzielić. Pan Jezus modli się jedno, oby byli jedno, oby stanowili jedno, jak my stanowimy jedno, jak oby się tak zespolili w jedno, aby świat mnie poznał i żeś Ty ich umiłował, jak mnie umiłowali, a my mówimy jedno, nie. Mamy jedno. Dwa, tak. Takie jakby jedno, ale dwa. Nie? W Izraelu był taki czas, że Izrael się podzielił. Podzielili się na dwa miasta. Dwie stolice. Nie? Jedna Mahanaim, a jedna się nazywała Hebron. W jednej rządził... Kto rządził w Hebronie? No, Dawid. No, znowu będę mówił o Dawidzie, no ale wybaczcie. No. Ale w jednej rządził Dawid, a w jednej rządzili potomkowie byłego króla Saula. Mahanaim i Hebron. Co ciekawe, Hebron oznacza jedność, społeczność, jedno, razem. A co oznacza Mahanaim? Dwa obozy. Tak jakby Biblia chciała przekazać nam nawet w nazwach tych miast, że coś jest, tutaj jest coś razem, a tu się coś dzieli. Ale trzeba się zastanowić, jak to się stało, że ten podział na te dwa obozy powstał. Jak to się stało, że został Hebron i został Mahanaim. Jak to się mogło stać? Saul nie żyje, Saula nie ma, a tu jednak jego potomkowie oddzielają się, tak? Czy też Dawid jest w drugiej części, a potomkowie Saula w drugiej części. I zamiast jedno mamy dwa. Jak to się mogło stać? Ja tak tą historię bardzo lubię. Wszystko się zaczyna od tego, że Dawid, oczywiście wszystko się zaczyna jeszcze za życia króla Saula. Dawid ucieka, jest na puszczy, ścigany, dzień i noc ścigany, bo jak go znajdą, jak go złapią, to bardzo źle skończy. Ale słuchajcie, Dawid w tym de facto w tym czasie już jest królem. Bo pomimo to, że korony jeszcze nie nosi, że na tronie jeszcze nie zasiada, to co? Co w Izraelu znaczyło, że ktoś jest królem? Który moment był najważniejszy? Namaszczenia go na króla. I oto król Izraela chowa się po puszczy, ucieka, jest gdzieś ścigany przez wrogów. Mało tego, ścigany jest przez króla Izraela, tak? Przez jednego króla, drugi król jest ścigany. Mamy dwóch królów, tak? I teraz Saul ściga Dawida i pragnie go zgładzić i pragnie z nim skończyć i Dawid musi uciekać. I co? I w pewnym momencie taka rzecz się ciekawa dzieje, bo raz po raz Saul wpada w ręce Dawida. Raz po raz wpada w jego ręce, Dawid już go prawie ma, a że Dawid ma koło siebie takich ludzi jak Joab, Abiszaj, Asael, którzy byli jego przyboczną strażą, mało tego jego rodziną, więc dbali o tego swojego przyszłego króla, tego młodego, rudego chłopaka, który prawda, biegał jak po całej puszczy, uciekał, służyli mu pomocą, służyli mu wsparciem, służyli mu ochroną, służyli mu wszystkim, co tylko mogli. I jak znaleźli oto Saula gdzieś tam w jakimś miejscu, położeniu, to mówili, no to jest ten czas, Dawid, to jest twój czas, bierz co trzeba, idź, my będziemy tu stali, a jak nie ty, jak ty jesteś jeszcze, wiesz, za młody, za słaby, jeszcze niewielu ludzi w życiu, prawda, pozbawiłeś życia, to się nie przejmuj, my mamy doświadczenie. My to szybciutko załatwimy, no, żaden problem. Dosłownie.
Saul wchodzi do jaskini, w jakim celu, nie będę tu z tego miejsca wspominał. Po chwili z jaskini wyszedł również Dawid i zawołał za Saulem: Królu mój panie! A gdy Saul się obejrzał za siebie, Dawid pochylił się ku ziemi i złożył pokłon. Następnie Dawid powiedział do Saula... Co Dawid powiedział do Saula? I te słowa, które Dawid powiedział do Saula, posłuchajcie uważnie. Dlaczego słuchasz ludzi, którzy mówią ci, że Dawid szuka twojej krzywdy? Dlaczego słuchasz ludzi? Czyli skąd wychodziło to, że Saul ścigał Dawida, z niego samego też, bał się o swoje królestwo, jasne, owszem, ale Dawid wskazuje na jeszcze kogoś. Mówi, słuchaj, tam ktoś jeszcze ci szepcze do ucha. Ja sobie tego człowieka nazywam tak, najpierw go sobie nazwałem X, tak? Ale to X to tak nie pasuje, jak w matematyce bardziej pasuje. Więc my sobie go nazwiemy nazwiemy go sobie architekt podziału. Nie? To jest taki architekt podziału. To jest ktoś, kto mówi, słuchaj, nie dogadacie się. Nie ma szans. Albo ty, albo on. Albo ona, albo ty. Nie ma szans. Nie będziecie razem, nie dacie razem, musicie się podzielić. Ty myślisz tak, a ty myślisz tak. Ty masz takie zapatrywania polityczne, a ty masz takie zapatrywania polityczne. A na różne, na rzeczy takie wypatrzycie tak. Nazwij ich w różny, najprzeróżniejszy sposób, nazwij ich tak. Razem nigdy w życiu. O nie. A Pana Jezusa modlitwa cały czas wybrzmiewa w uszach. Oby byli jedno. Aby się zjednoczyli, aby byli razem, aby świat zobaczył, że aby świat poznał, żeś ty mnie posłał, to żeby oni byli jedno, żeby się miłowali, jak my się nawzajem miłujemy. A modlitwa cały czas brzmi w uszach. Aby byli jedno. Dlaczego słuchasz ludzi, którzy ci mówią, że Dawid szuka twojej krzywdy? Dlaczego słuchasz kogoś, kto stoi za tobą i mówi, nie, albo ty, albo on. Dlaczego tego słuchasz? Po co to czytasz? Po co wchodzisz na to forum? Po co patrzysz na ludzi, którzy sprawiają, że zaczynasz pałać do swojego brata niechęcią, zaczyna wzbudzać w tobie chęć odwetu, chęć odpowiedzi? Dlaczego? Po co? Dawid raz po raz ma Saula na wyciągnięcie ręki. W pewnym momencie, mówiłem wam już o jego rodzinie, tak? O bratach Joaba. I dalej znowu Dawid dostaje w ręce, prawie że w ręce Saula. Dawid i Abiszaj zakradli się więc między wojsko. Saul rzeczywiście spał otoczony wozami, w ziemi u jego wezgłowia była wetknięta włócznia, a więc Saul jest otoczony wozami, Saul ma włócznie koło siebie, jakby trzeba było, to tam są ludzie, którzy tylko czekają. Tylko czekają, spokojnie, Saul jest bezpieczny, ale czy na pewno? Wtedy Dawid zakradł się do obozu. Wtedy Abiszaj szepnął do Dawida. Dziś Bóg zamknął twego wroga w twojej garści. Pozwól, że przygwożdżę go do ziemi. Wystarczy jedno pchnięcie. Mówiłem wam, że profesjonaliści? Jedno pchnięcie. Raz tylko. Abiszaj był gotowy na miejscu, miał już broń gotową. Mówi Dawid, słuchaj spokojnie, ty się odwróć, nic nie usłyszysz, wszystko będzie załatwione, będzie okej. Okay. Ja... Pozbawię go życia, pozbawię go społeczności z tobą w jednym momencie. Ty nawet nie musisz nic robić. Ty sobie tylko stój i patrz. Albo nawet się odwróć. Nie zabijaj go, odparł Dawid. Kto podniesie rękę na swojego brata albo siostrę? Kto podniesie rękę, tak? W Biblii jest napisane, kto podniesie rękę na pomazańca Pana i ujdzie bez kary. Kto podniesie rękę, jako żyje Pan, ciągnął dalej Dawid. Tylko On może go ugodzić, albo nadejdzie dzień jego śmierci, albo polegnie gdzieś w walce. Jak najdalej mi z powodu Pana do podnoszenia ręki na jego pomazańca. Weź proszę jego włócznię wetkniętą u wezgłowia i dzbanek i chodźmy stąd. Zostaw.
Ale Dawid, on nastaje na twoje życie. Wszyscy wiedzą. To nie, że on ma różnicę, że między wami jest różnica zdań. On naprawdę zasłużył na to. A przecież Pan Bóg pomazał cię na króla. Przecież ty masz rację. Dawid, ty masz rację. On nie. Czas, żeby mu to udowodnić. Czas, żeby mu to udowodnić. O tak. I teraz pan architekt podziału zostanie nam przedstawiony. Któż to jest ten, który mówi do Saula, że Dawid szuka jego krzywdy? Kim jest ten człowiek? Jak się nazywa? Ten, który szepcze do ucha, ten, który podburza, podjudza Saula, ten, który powoduje to cierpienie Dawida. Kim jest ten człowiek? Dawid przeszedł na drugą stronę i stanął na szczycie góry w oddali. Od obozu oddzielała go spora odległość. Wtedy zawołał na wojsko i na Abnera, syna Nera. Abnerze, odezwiesz się? A Abner odpowiedział, kim jesteś, że wołasz na króla? Czy nie jesteś prawdziwym mężczyzną? Wołał dalej Dawid. Kto jest tobie równy w Izraelu? Więc dlaczego nie ustrzegłeś króla swojego pana? Bo właśnie przyszedł któryś z wojowników, aby zgubić króla. Marnie się spisałeś, jak żyje pan, zasługujesz na śmierć. Dawid wiedział, kto jest tym, który podburza Saula. Dawid wiedział dobrze, kto cały czas Saula podburza. Mówi, idź, walcz, szukaj, zgładź, zrób wszystko, bo dla was dwóch w tym miejscu miejsca nie ma. Jak na dzikim zachodzie, nie? Nie ma miejsca dla nas dwóch w tym mieście. To miasto jest za małe dla nas dwóch, tak? Naprawdę? Wtedy Saul rozpoznał głos Dawida i zawołał. Czy to twój głos, mój synu Dawidzie? Dawid odpowiedział, tak, to mój głos, mój panie i królu. I dodał jeszcze, dlaczego to mój pan ściga swego sługę? Czy coś uczyniłem? Za co ponoszę winę? Proszę, posłuchaj teraz, mój panie i królu, słów swojego sługi. Jeśli pan pobudził cię przeciw mnie, to niech przyjmie ofiarę. Ale jeśli zrobili to zwykli ludzie. Jeżeli ja jestem winny, to jestem skończony. Ale jeżeli zrobili to zwykli ludzie, podburzyli cię przeciwko mnie i jeżeli to ze względu na nich mnie ścigasz, to niech będą przeklęci przed obliczem Pana za to, że odtrącają mnie od jego dziedzictwa. Zwykli ludzie podburzają ciebie, a ja nie mogę do zboru przyjść. Ja mam opozycję, na którą sobie nie zasłużyłem. Jeżeli zrobili to zwykli ludzie, a ja muszę uciekać na puszczę, a nie mogę przyjść do Jeruzalem i złożyć ofiary. Jeżeli zrobili to zwykli ludzie, to biada z nimi. Jeżeli zwykli ludzie spowodowali podział w ludzie Bożym, to biada im. To niech będą przeklęci przed obliczem Pana za to, że odtrącają mnie dziś od Jego dziedzictwa. Zmuszają mnie, bym szedł służyć innym Bogom. Dla Izraelity, dla dziecka Bożego, pójść i mieszkać w innym państwie, wśród pogan, było w pewnym sensie równoznaczne z tym, że oddają chwałę tamtym Bogom. Bo nie mogą być tam, w tej ziemi obiecanej, którą dał im Bóg, bo w tej ziemi obiecanej czyha Dawida pewna śmierć z ręki Saula. Pewna śmierć. Zmuszają mnie, abym szedł służyć innym Bogom. Mahanaim i Hebron. Hebron i Mahanaim. Dwa obozy. Nie jedność. Dwa obozy. Dwa zupełnie inne obozy. Abner ustanawia Iszboszeta królem.
Tymczasem Abner, syn Nera, dowódca wojsk Saula, wziął Iszboszeta, syna Saula, i sprowadził go do Mahanaim. Tam ustanowił go królem nad Gileadem, nad Aszurytami, nad Izraelem, nad Efraimem, nad Beniaminem, nad całym Izraelem. Plemię Judy jednak opowiedziało się za Dawidem. Dawid panował w Hebronie nad tym właśnie plemieniem 7 lat i 6 miesięcy. 7 lat i 6 miesięcy i jeden człowiek powstrzymywał wolę Bożą względem Dawida jako kolejnego króla Izraela. Całego Izraela, zjednoczonego Izraela. Przez 7,5 roku Pan Bóg czekał. Boże młyny naprawdę mielą powoli, ale naprawdę dokładnie. 7,5 roku. 7,5 roku Dawid nie mógł zostać królem całego Izraela, bo jeden człowiek przeciwstawiał się Bogu i Jego woli. Jeden człowiek. W pewnym momencie Abner pokłócił się z synem Saula i mówi do niego tak: niech Bóg mnie ukarze, i to jak najsurowniej, jeśli nie postąpię z Dawidem zgodnie z tym, co poprzysiągł mu Pan. Abner dobrze wie, że Pan poprzysiągł Dawidowi królestwo, Dawidowi panowanie. Dobrze wie Abner o tym. I dobrze wiedząc o tym, że taka jest wola Boża, on tej woli Bożej mówi: nie. Po moim trupie, jak to się czasem mówi. Nigdy, o nie. Kiedy odebrał władzę królewską rodowi Saula i wzniósł tron Dawida nad Izraelem. Kto to mówi? Abner. To ten, który Dawida ścigał i kazał Saulowi ścigać Dawida i w końcu go zniszczyć. I jakby go dopadł, to by go życia pozbawił. To on. Iszboszet nie odpowiedział, bo obawiał się Abnera. Wiecie, bo czym jest król bez wojska? Czym jest król bez generała? Czym jest prezydent, czym jest premier bez wojska? Jak mu wypowie posłuszeństwo? Więc Iszboszet, syn Saula, wiedział, że nie ma dla niego ratunku bez Abnera. Więc postanowił Abnerowi być posłuszny. Niestety, jak tylko Abner go zostawił, to krótko po tym umiera. No bo król bez wojska, no. Ale, tu jest taka jedna bardzo ważna lekcja, bo ambicja trafia zawsze na ambicje. Ambicja trafia na ambicje. Abner zrobił pewien błąd. Może nie zrobił błędu, co w pewien sposób niefortunny zbieg okoliczności sprawił, że stał się takim kolcem w oku Dawida generała Joaba. A jak wiecie, Joab też miał swoje za uszami, Joab był też twardym człowiekiem, Joab się nie obawiał. Między Abnerem a Joabem nie mogło dojść do bezpośredniego pojedynku, bo ani jeden, ani drugi by tego nie przeżył. Obydwoje byli silni, obydwoje byli nieustraszeni, obydwoje byli oddani swoim politycznym zwierzchnikom. I w pewnym momencie Abner zabija brata Saula, brata Joaba, najmłodszego brata. Wprawdzie zabił go nie gdzieś potajemnie, nie jakimś spiskiem, ale zabił go otwarcie na polu walki. Nie chciał go zabić, nawet tyłem włóczni go uderzył. Ale wiecie, jak taki wojownik z taką siłą, z takim doświadczeniem, wiecie, jak uderzy nawet lekko, to się może bardzo źle skończyć. Bardzo źle skończyć. I w tym wypadku skończyło się bardzo źle. Skończyło się źle dla Asaela, skończyło się tragicznie dla Joaba, bo stracił brata, skończyło się źle dla Dawida, bo stracił może dzielnego, szybkiego żołnierza, ale najgorzej skończy się dla kogo? Dla Abnera. Bo oto Abner po wielkiej swojej karierze na dworze Saula, po tym jak dzieli Izraela na dwa obozy, na Mahanaim i Hebron, po tym jak to wszystko się dzieli, po tym jak to wszystko staje się, rozpada się ze względu na jego osobę, przychodzi do Dawida i mówi: Dawid, ja się chcę pojednać z tobą. A Dawid, jak to Dawid? Mąż Boży, ale dyplomata
Wybaczcie, że tak o Dawidzie powiem, ale taki dyplomata z niego dopiero pod koniec życia wiedział. Salomonowi daje pewne rady, które były takie pod względem państwowości. Ale Dawid się lubił pojednać z ludźmi. Dawid nie szukał zwady. Dawid trzymał się Pisma Świętego. Dawid... No i co? Obejmuje Abnera, mówi, tak, słuchaj, nie ma problemu, jest tam jedna sprawa, ale to załatwimy, będzie okej. I odchodząc, Abner, zadowolony, jak prawdziwy polityk, raz służy jednym, potem służy drugim, a zawsze jest u swojego. Odchodzi, ale woła go Joab. Mówi, Abner, chodź na moment, porozmawiajmy o tym, co jest małym drukiem pod tą umową. I Joab wiedział, że nie może otwarcie wyzwać Abnera, bo to się dla niego źle skończy. Więc wyzywa go potajemnie. I w momencie, kiedy Abner podchodzi, no, jakoś tak się złożyło, że nóż trafił pod jego, no, w to miejsce, co trzeba. Miecz trafił w to miejsce, co trzeba. Abner umiera. Dawid nie może się z tym pogodzić. Bo dla Dawida coś takiego, żeby się taka sytuacja zdarzyła, że to jest niemożliwe, to jest nie do przyjęcia, że ktoś w biały dzień w wyniku takiego tchórzostwa i to jeszcze Joab do tego wszystkiego. I Dawid będzie pamiętał do końca życia, jeszcze swojemu synowi powie, pamiętaj, co zrobił Joab, pamiętaj, pamiętaj. Pomimo winy Abnera. Pomimo jego winy. Dawid nigdy nie pozwolił na podział Izraela. Nigdy. Pomimo różnicy zdań. Wolał sam uciec przed swoim własnym synem, niż powiedzieć, o nie, 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 nie. Na dwa obozy się dzielimy, bo z wami to się ja nie dogadam. Nigdy. Nigdy. I co Pan Bóg powiedział o Dawidzie? Jak tak popatrzył na to serce, które nie pozwalało na podziały, które to serce, które szukało, żeby jakoś się pojednać, który znał zasady, wiedział, że zasad należy przestrzegać, ale szukał pojednania. Nie wbrew zasadom, ale pojednania zgodnie z zasadami. Jak Dawid zawierał z kimś pokój, to zasady musiały być przestrzegane, bo inaczej... Tak. Mahanaim i Hebron. I ostatnie, najważniejsze słowa Pana Jezusa do nas. Nie za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu wierzyć będą we mnie. Pan Jezus patrzy przez wieki, widzi nas tutaj, teraz i mówi, jak o ci, którzy uwierzą, ze względu na to, że pójdziecie na cały świat, to wy. Jakbyście mogli zrobić jedną rzecz dla mnie. Jedną rzecz. Dawid, ty. Jedną rzecz. Abyście stanowili jedno. Jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie. Aby i oni stanowili w nas jedno. Aby świat uwierzył, żeś ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno. Tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał i żeś ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Żeby w tobie zobaczyli jedność. Bo wtedy, kiedy w tobie, Dawid, zobaczą jedność, to zobaczą mnie. Trudne zadanie. Coraz trudniejsze zadanie w dzisiejszych czasach. I będzie, nie będzie łatwiej, będzie trudniej. Ale Pan Bóg stworzył każdego człowieka innego. Wiecie, jak patrzycie na przyrodę, jak patrzycie dookoła siebie, to wszystko wygląda podobnie, dopóki nie przyjdziecie bliżej. Z ludźmi jest podobnie. Wszyscy wyglądają podobnie, dopóki nie przyjdziecie bliżej do ich poglądów, do tego, co myślą, do tego, co mówią. Ale jak przyjdziecie blisko, jak porozmawiacie, a jak już się zaprzyjaźnicie w ogóle, to wtedy zobaczycie różnicę. A wybór należy wtedy do nas. Wybór należy do nas.
co zrobimy dalej, jaki będzie nasz następny krok, jak zobaczymy różnicę, należy do nas. Dawid wybrał Hebron. Abner wybrał Mahanaim. Dawid wybrał jedność, Abner wybrał dwa obozy. Trudna lekcja. Trudna modlitwa. Trudne. Ja tak czytałem tą modlitwę i tak mówię jedno, tak jakoś tak miło na duszy, że Pan Jezus tak o mnie myśli. Ale Pan Jezus nie myśli o mnie, Pan Jezus myśli o nas. I daje trudną lekcję jedności. Taką trudną lekcję jedności. Ale ta jedność to nie zaczęła się od tego, jak Pan Jezus stał się człowiekiem, ale ta jedność zaczęła się już w Starym Testamencie. I już tam Pan Bóg szukał tego, aby wszyscy byli jedno. Izrael był jedno. Pomimo zasad, pomimo tego, że wiedzieli, w co wierzą, wiedzieli, jak bardzo zasad trzeba bronić. Byli jedno. Zjednoczeni razem. W przestrzeganiu zasad i mówienia o tych zasadach światu. Aby świat wiedział, że są jedno i aby wiedział, że coś autentycznego jest w nich. Moi drodzy, niech Bóg nas prowadzi i błogosławi, bo świat naprawdę jedność, pomimo różnych słów, że ma być jedność, to że świat się próbuje zjednoczyć, ale Biblia mówi, że z tego nic nie wyjdzie. I pomimo tego, że świat mówi cały czas o jedności, to wszystko trzeszczy w szwach. Nie tylko w Europie, o nie. Trzeszczy świat, trzeszczy, bo to jest podzielony świat. To nie jest tylko podzielona Europa. To jest podzielony świat. Niech Pan Bóg nam doda mądrości. Niech mi doda mądrości, jak będziemy szli razem do przodu, jak w tym podzielonym świecie będziemy musieli zachować jedność, bo będzie trudniej z dnia na dzień. A jednak Pan Bóg obiecał, że to jest możliwe. I Pan Jezus o to się modlił. I możemy polegać, że ta modlitwa stanie się faktem. Moi drodzy, niech Pan Bóg doda nam każdego dnia jedności i niech ta modlitwa staje się faktem każdego dnia coraz bardziej. Niech was Pan Bóg błogosławi. Amen. Módlmy się. Nasz ukochany Boże i Ojcze, taki trudny temat. Jest tak wiele tematów w Piśmie Świętym, które warto, które pokrzepiają nasze serce, ale są takie trudne tematy, które, Panie, są ważne dla Ciebie. Dlatego, Boże, prosimy Cię, aby te trudne tematy były ważne i dla nas. Abyśmy Panie, mogli stać się żywą odpowiedzią na Twoją modlitwę. Boże, to jest niesłychanie trudne dla ludzi. Grzech sprawił, że dzielimy się i że to jest jakby w naszej grzesznej naturze, aby się dzielić. Ale Panie, w Twojej naturze jest jedność. Esencja Ciebie to jest jedność. Esencja Trójcy to jest jedność. Drogi Ojcze, pomóż nam. Pomóż nam, bo sami nie damy rady. W tym podzielonym świecie, gdzie przykładów jedności bardzo brakuje, Boże, Ty możesz dać jedność i dasz jedność. Boże, ja Cię bardzo proszę o jedność w Twoim Kościele, aby ta jedność była między nami. Ja się cieszę, że tutaj jest między nami jedność, że możemy, Panie, być razem i stać przed Tobą dzisiaj razem. Daj, aby ta modlitwa Pana Jezusa o jedność, aby była zawsze, aby, Panie, była coraz bardziej prawdziwa w trakcie, jak czas upływa. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci. Pobłogosław zbór w Łodzi, pobłogosław obydwa zbory w Łodzi. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za to miasto, za to piękne miasto, wspaniałe miasto, nowoczesne miasto. Panie, prosimy Cię o ludzi tego miasta, aby usłyszeli o Tobie. Aby, Boże, nie było im wszystko jedno, ale aby wiedzieli, że to jest ten czas, kiedy trzeba wybrać i aby wybrali drogę za Tobą. Drogi Ojcze, jeszcze raz proszę Cię o drogich braci i siostry tu w zborze w Łodzi. Przeżywają doświadczenia, trudne doświadczenia, ale Ojcze, Ty jesteś z nimi w tych doświadczeniach. Oni są tego pewni i ja Ci tak bardzo za to dziękuję, bo to buduje moją wiarę, naszą wiarę. W drogim imieniu Zbawiciela, jeszcze raz o to z całego serca proszę. Amen.
Amen. Dziękujemy pastorowi. Zaśpiewajmy teraz pieśń. Pozostańmy stojąc. Będzie to psalm 121. Mamy kilka pytań. Super, dziękujemy za nie. Może na początek. Czy jedność, ta, o którą się modlił Pan Jezus, czy ona jest możliwa tu na ziemi? Czy ona będzie tu na ziemi? Jest? Będzie? Czy dopiero w niebie? Jeżeli Pan Jezus się modlił o jedność i jeżeli ta jedność ma świadczyć o autentyczności ludu Bożego, to takim oczywistym wnioskiem musi być, że to jest jedność, która jest możliwa. Tylko pytanie, czy jedność oznacza brak różnicy zdań? Tak? Nawet czasem ostrej różnicy zdań. Nie. Jedność to jest coś innego. Jedność to jest w momencie, kiedy się różnimy, mamy zupełnie odmienne poglądy, a nie dzieli nas to do tego stopnia, że nie możemy na siebie patrzeć. No właśnie, bo to też jest jedno z pytań. Gdzie są granice? Znaczy, no nie wprost tak brzmiało, ale gdzie są granice tej jedności, a w czym możemy się różnić? Bo przecież różnimy się. Tak. Różne charaktery mamy, różnymi ludźmi jesteśmy. Biblia rysuje zasady,
już w Starym Testamencie zasady, które nas jednoczą. Tak? Możemy o tych zasadach wspominać, możemy powiedzieć, które to są zasady. Tak? To jest 10 przykazań. To są zasady, które nas jednoczą. Niepodważalne zasady. Tak? Niepodważalne zasady dotyczące ducha proroctwa. Niepodważalne zasady. Niepodważalne zasady dotyczące służby Chrystusa w świątyni. Niepodważalne zasady. To są zasady, które nas nie dzielą. Nie powinny dzielić, ale powinny nas jednoczyć. Tak? W momencie, kiedy te zasady zaczynają nas na przykład dzielić, to problem nie leży w zasadach, tylko problem leży w nas. Właśnie. Co zrobić? Jak postępować, żeby właśnie nie dać się temu architektowi podziału? Mhm. Jak, żeby nie, jak go nie słuchać? Mhm. Mhm. I może jeszcze też wiążące się z tym pytaniem, dlaczego łatwiej nam przychodzi dzielić się? Dlaczego to jest łatwiejsze? I co robić, żeby nie słuchać architekta podziału? Dawid miał architekta podziału, Pan Jezus miał architekta podziału. Tak? Pamiętacie kuszenie Pana Jezusa, tak? On działa zawsze. Działa zawsze. Na każdego. Nie ma takiego człowieka, który może powiedzieć, nie, ja nie mam takiego. Ja takiego architekta podziału nie słyszę. Więc jak słyszycie takiego architekta podziału, to jesteście w dobrym towarzystwie. Tak? Bo i Pan Jezus, i Dawid mieli takich architektów podziału. Tylko jaką odpowiedź dawali na to? Tak mówi Pan. Jest napisane. Jest napisane. Jest modlitwa Pana Jezusa, to jest modlitwa, którą możemy odpowiedzieć na to bardzo szybko. Jedno, aby byli jedno, aby świat się dowiedział, że jest w nich coś autentycznego, bo są na nasze podobieństwo. Także nie musimy się tego obawiać, czy ulegniemy architektowi podziału raz na jakiś czas. Moi drodzy, wszystko wskazuje na to, że niestety czasem tak. Ale modlitwa Pana Jezusa nie jest dana dla tych, którzy tą jedność osiągnęli doskonale, w 100%. Modlitwa Pana Jezusa jest dla tych, którzy tej jedności chcą szukać i chcą o tą jedność walczyć. Tak? Jak powiedzieliśmy, mogą być wśród nas różnice. W pewnym zakresie może nawet lepiej, jak nie ma tej jedności, kiedy się różnimy. Ale jak się upewnić, czy sami w pewnym momencie czasem nie jesteśmy architektami podziału? Jak widzimy podział? Jak widzimy, że nasza postawa, nasze działania powodują rozłam? Za każdym razem, nawet jak nam się wydaje, że mamy rację, no ja bym dwa kroki zrobił wstecz, przyjrzał się jeszcze raz i spróbował może inaczej, jeżeli jestem pewny, jeżeli przemodliłem to, jeżeli mogę, to co mówię jest ugruntowane w Piśmie Świętym i jestem pewny, że idę mojemu bratu pomóc, a nie się od niego odseparować, no to wtedy jesteśmy na dobrej drodze. W innym przypadku raczej jesteśmy po tej drugiej stronie. Właśnie, a może czasem lepiej nie razem pójść, tylko może czasem lepiej pójść osobno. Tak jak to było z apostołami. Ja już nie pamiętam, z kim Paweł się rozłączył. Z Barnabą czy z Sylasem? No, oni poszli razem. Wiecie co, bo to jest bardzo dobre pytanie. Ja tak chciałem, ale wracając do jeszcze wcześniej, tak? Jak Pan Jezus na przykład rozesłał apostołów samych, to było takie ciekawe. Czy Pan Jezus ich rozesłał faktycznie samych? Nie? Wysłał ich razem. Nie? I musieli razem, prawda, się w jakiś sposób dogadać ze sobą, tak? Mieli jedną misję, która ich jednoczyła. Dopóki ich jednoczyła misja, to wszystko było dobrze. Jak zaczynali rozmawiać o tym, co misją nie było, jak zaczynali dyskutować o wszystkie poboczne tematy, które też czasem były ważne, ale jak to stawało się ich misją. Misją stawało się to, żeby zostać kimś w
przyszłym królestwie. Misją stawała się polityka, tak, ówczesna polityka. No to w tym momencie no, skupiali się na tym, co no, nie było tej wtedy faktycznie lepiej, żeby byli osobno niż razem z kim są skłóceni, tak. No. Czyli najważniejszy jest cel. Najważniejszy jest cel, jeżeli... I wola Boża. Dopóki trzymali się tego, co nakreślił Pan Jezus, dopóki trzymali się misji, a poboczne tematy były drugorzędne, no to było wszystko w porządku. Jak to, co najważniejsze, schodziło na drugi plan, także podział i słuchanie, wsłuchiwanie się w architekta podziału, to jest również taki znak, że coś jest nie w porządku z misją. Tak, którą otrzymali wcześniej. Nie? To też jest taki sygnał, że może gdzieś tutaj misja została zagubiona. Nie? Czas na was, na sali. Czy macie jakieś pytania? Naprawdę nie? Jeśli nie, to bardzo dziękuję pastorowi. Bardzo dziękuję. Teraz dla nas jest czas posiłku, czas wspólnego posiłku, agapy. A później dalszy ciąg nabożeństwa. Natomiast internautom wszystkim dziękujemy. Życzymy smacznego obiadu, miłej reszty dnia sobotniego i do zobaczenia za tydzień. Nabożeństwo zakończymy cichą, osobistą modlitwą.